Dobry wieczór. Dalej to mówi? Czy mi się wydaje? Działa to coś? Okej. A, bo ja jeszcze w dodatku nie widzę. Dobry wieczór Państwu. Miło mi móc poprowadzić debatę w sprawie tak ważnej książki i z jej tak ważnym autorem, Markiem Budziszem. Tytuł, co prawda, jak znam Marka, to jest prowokacyjny. Samotność strategiczna Polski, bo to nie jest samotność, tylko samodzielność, ale to powinno się trafić każdemu krajowi. Ponieważ przeczytałem tylko 100 stron, ale za to mam zamiar przeczytać potem wszystko, a może nawet coś napisać, to chciałem zacząć od takiej mojej konstatacji i zapytać Marka i panów, gdzie my naprawdę jesteśmy. To znaczy, jesteśmy w Unii Europejskiej, która według mnie nie ma suwerenności strategicznej. Musiała na to ciężko zapracować, ale nie ma jej, ponieważ jej bycie wcale nie jest ułożone w sojuszu z Ameryką, co by jej w jakiejś strategii światowej dało miejsce, a Niemcy próbują cały czas być konkurencyjni także wobec Ameryki i wykorzystują to do tej pory dzięki paru benefitom, które się wzięły wszystkie i skończyły. Tych benefitów jest bardzo dużo, więc tragedią jest to, że Niemcy już na nie liczyć nie mogą. To były tanie surowce z Rosji, to był rynek eksportu do Chin, to była darmowa gwarancja bezpieczeństwa, którą zapewniała Ameryka, to było darmowe bezpieczeństwo handlu morskiego, którą zapewniała Ameryka. To był rynek taniej siły roboczej i rynek jednak, na którym można było eksport przenosić wschodniej flanki Unii Europejskiej, czy w ogóle Europy, miejsce tak zwanego Trójmorza. To też było bardzo silne euro, także pozycja niemiecka w euro była bardzo silna, bo to Niemcy korzystały na tej strefie, niezależnie od tego, po co tę strefę wymyślono. To wszystko diabli wzięli razem z agresją rosyjską na Ukrainę. Jeśli chodzi o euro, to jest kwestia następnych lat, w których ta niesamodzielna pozycja anachronicznej Europy będzie coraz bardziej widoczna. Ale nie tylko Unia ma ten problem. Taki sam problem ma Ameryka. Pomiędzy byciem liderem świata, ale przy wzrastającej i długo niezauważonej pozycji Chin i ich rozwoju, Ameryka musi zmobilizować wszystkie siły. To jest 20 lat opóźnienia, jak pisze Spalding. Równocześnie wielka ochota i determinacja, żeby Europę sobie zapewnić przez kontrakt z Niemcami, co właśnie w tej chwili się okazuje, że Niemcy takim sojusznikiem ani nie są, ani nie chcą być. I według mnie, to takiej dość pesymistycznej wersji, Niemcy będą próbowały grać pomiędzy Ameryką a Chinami, w co wciągną, czy wciągają Unię Europejską. Takiej swobody strategicznej nie ma też Rosja,
No, ponieważ po pierwsze wpakowała się w wojnę, po drugie, jak Marek pisze, Rosja ma 10 lat jeszcze korzystania z tych zasobów, które ma, potem zacznie przegrywać w wyścigu światowym, ponieważ nie ma ani zasobów, ani motorów do rozwoju takiego, który by dało jej miejsce, ja mówię, przy pierwszym stoliku. Ani Rosja tego miejsca nie będzie miała, ani Unia się do tego nie dochrapie razem z Niemcami. Przy stoliku zostają Chiny i Ameryka. Z Chinami jest problem. One i tę głębię, i ten dystans strategiczny mają, bo one nie muszą się spieszyć. One mogą się dalej spokojnie rozwijać. To spokojnie zależy od atencji amerykańskiej, co Amerykanie z Chinami zrobią, ale według mnie ze względu na konflikt w Europie Amerykanie nie mogą w całości tym Chinom się poświęcić. Co więcej, wychodzę z takiego prostego założenia, najprostszego na świecie, że jak się toczy totalny konflikt, totalna rywalizacja o liderowanie światu, no to każdy z tych dwóch graczy, jak Warcabak, próbuje zająć, jakbym się znał na tej chińskiej grze Go, to chyba jeszcze bardziej bym w tą stronę poszedł, zająć te miejsca, które zapewniają lokalną przewagę. Europa mimo wszystko jest drugim, trzecim miejscem na świecie. Ameryka nie może tego miejsca przeciwnikowi, tu sojusznikowi Chin, Rosji zostawić. I wydaje się, że Ameryka w dalszym ciągu nie nadąża za rozwojem sytuacji. Łatwo to widać po tym, co daje Ukrainie jakiś sprzęt. Za mało, nie ten, co trzeba i za późno. I na tym całym tle mamy pytanie o możliwość strategiczną, czyli suwerennego ułożenia rozwoju przez Polskę. I mnie się wydaje, ale chyba Markowi też, że jest wyjście niesłychanie trudne, którym raczej mało kto nam pomoże. Ja to nazywam między morzem, czyli sojuszem państw, tych, które są bezpośrednio zagrożone przez Rosję. Nie myślę o Trójmorzu, bo w nich połowa państw, problemu Rosji nie ma. Za to ma problem Niemiec. Więc myślę tylko o sojuszu państw, które w takim twardym związku, to jest Polska, Ukraina, kraje bałtyckie, bardziej miękko Finlandia, Szwecja, Rumunia. O dziwo i Czechy jak na razie i Słowacja też się jakoś na to piszą. Pytanie, czy Niemcy nam na to pozwolą, bo to będzie absolutny z nimi konflikt o to, gdzie jest centrum decyzji w Europie i na pewno tym nie są zainteresowane. Co gorsza, Ameryka, i tu będę kończył, Ameryka nie może się pozbyć tego myślenia, że jakie Niemcy by nie były, to jednak są pierwszym partnerem amerykańskim w Europie i ludzie, z którymi rozmawiam, doradcy rządu amerykańskiego, coś takiego, nie reagują na prostą sugestię, że po pierwsze Niemcy ich zawiodą, po drugie jest problem, kto rządzi w Polsce, bo jeśli opozycja wygra, to jest pytanie, czy pójdzie, czy wobec Ukrainy będzie miała politykę niemiecką czy amerykańską. Amerykanie wierzą, że po tym, co ta opozycja do nich mówi, że wybiorą opcję, oczywiście amerykańską. Oczywiście w to nie wierzę i to jest dla mnie pole, które bym po tym przy długim, ale dla mnie koniecznym wstępie, jak mi zaproponowano, to tak organizator ma, bym chciał Markowi oddać głos. Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie. Dziękuję
że zechcieliście Państwo zaryzykować swoim czasem, żeby przyjść tutaj i uczestniczyć w naszej rozmowie. Ja chciałbym zacząć może od takiego osobistego wyznania, a mianowicie powiedzieć kilka słów dosłownie, co mi przyświecało, dlaczego się zdecydowałem tę książkę napisać. Ona powstała z tęsknoty za poważną debatą toczoną w polskim środowisku politycznym, czy szumnie mówiąc w środowisku polskich elit politycznych, ludzi myślących o sprawach Polski, bo mam wrażenie, że w czasie ostatnich kilkunastu lat tego rodzaju debat nie prowadziliśmy, co skutkowało niestety pewnym spłyceniem naszej refleksji. Używam świadomie pluralizmu, bo czuję się częścią tego narodu politycznego polskiego. Skutkowało to pewnym spłyceniem refleksji. A w związku z tym to jest książka w sposób świadomy publicystyczna, nienaukowa, a w związku z tym raczej stawiająca pewne pytania, niż udzielająca gotowych odpowiedzi. Bo w moim zamyśle czy planie te gotowe odpowiedzi powinny być efektem czy owocem refleksji. Ona też powstała z takiego mojego przekonania, żywionego już od pewnego czasu, iż wchodzimy, co dzisiaj jest trochę już rzeczą banalną, 2-3 lata temu takową się nie wydawało, w zupełnie nowy okres zmian geostrategicznych w Europie, które ja uważam są porównywalne i będą miały skutki podobne do tych, które obserwowaliśmy między rokiem 80, powiedzmy 5, a 91, czyli kiedy rozpadł się Związek Sowiecki. One mogą mieć pozytywne skutki dla Polski, nie muszą, ale wymagają z pewności refleksji na ten temat, wymagają z pewności te zmiany, które się rysują i możliwości z tym związane, wymagają znaczącej mobilizacji państwa polskiego i równie znaczącej, a może nawet bardziej znaczącej mobilizacji polskiego narodu politycznego, polskiego społeczeństwa, zważywszy na to, że w moim odczuciu takim dominującym rysem polskiej polityki jest to, że ona ma charakter republikański, czyli jest pochodną zaangażowania w szerszym wymiarze społecznym. Uważam, że na te zmiany nie odpowie ani sama klasa polityczna, ani rząd, ani nawet gdyby okazało się, że mamy możliwość zawarcia jakiegoś kontraktu politycznego na rzecz pewnych zmian, to też wydaje mi się, że to będzie jeszcze zbyt słabe, bo skala wyzwań, które nam się rysują się przed nami, wymaga debaty, dlatego że wymaga zaangażowania w wymiarze społecznym, a w związku z tym to musi być decyzja o charakterze, powiedziałbym, pokoleniowym, czy znacznie głębiej zakorzeniona z powodu następującego. Otóż ja uważam, iż otwiera się coś, co anglosasi nazywają okienkiem możliwości. I to okienko możliwości może doprowadzić, oczywiście nie musi, bo w historii nie ma determinizmu, natomiast są pewne szanse, może doprowadzić do stabilnego ukształtowania polskiej przestrzeni, tym razem na wschodzie. Przemiany roku 89 i późniejsze doprowadziły do zakorzenienia Polski na zachodzie, do uporządkowania, mówiąc pewnymi skrótami, naszych relacji ze światem europejskim i co dało nam kilka dekad rozwoju i to rozwoju będącego przedmiotem podziwu ościennych narodów, choć być może niekoniecznie taki sam podziw w Polsce jest formułowany. Natomiast mamy nadal nierozwiązaną kwestię naszej przestrzeni na wschodzie, rozumianej bardzo szeroko, zarówno z punktu widzenia bezpieczeństwa, co mnie w tej książce najbardziej interesuje, jak i z punktu widzenia pewnego potencjału rozwojowego. Nie chcę używać niemodnych czy podejrzliwie traktowanych sformułowań na temat ewentualnej ekspansji czy
czy rozwoju powodowanego faktem promieniowania i polskiej kultury, i polskiej gospodarki na wschód, ale nie ulega wątpliwości, że połączenie tego elementu związanego ze stabilnym systemem bezpieczeństwa oraz elementu związanego z procesem integrowania Europy Wschodniej, już tym razem przede wszystkim Ukrainy i Białorusi, do europejskiej rodziny narodów, może stać się prawidłowo, jeśli będzie prawidłowo wykorzystane, czynnikiem przyspieszającym rozwój Polski. Podobnie zresztą, jak czynnikiem przyspieszającym rozwój Polski może stać się gwarantowanie systemu bezpieczeństwa, w którym Polska z racji położenia, z racji wielkości, z racji potencjału demograficznego i potencjału wojskowego musi odegrać rolę istotną, bo bez Polski ten nowy system bezpieczeństwa nie powstanie. A w związku z tym, formułując już, zmierzając do jakiejś przyspieszonej konkluzji, ja uważam, że my, jeżeli prawidłowo wykorzystamy szansę i będziemy odpowiednio reagować na pojawiające się zagrożenia, to jesteśmy w stanie rozwiązać ten przeklęty dylemat polskiego myślenia politycznego ostatnich 200 lat, czyli rozpięcia polskiej polityki między Niemcami a Rosją. Bo środkowoeuropejski system bezpieczeństwa z udziałem Polski, wspierany przez sojuszników takich jak Stany Zjednoczone, rozpięty między państwami skandynawskimi a państwami bałtyckimi z kluczową rolą Polski, oznacza wypchnięcie Rosji w sposób trwały z Europy. Oznacza zablokowanie możliwości ewentualnego porozumienia Rosji z Niemcami, również w planie gospodarczym. To dlatego Amerykanie tak silnie akcentują kwestię budowania energetycznej niezależności Europy, przez co rozumieją niezależność od dostaw rosyjskich. No i wreszcie przesuwa to ze względu na pewien dynamizm rozwojowy, który przecież obserwowaliśmy w państwach Unii Europejskiej, bloku wschodniego po wejściu ich do Unii. Ten dynamizm rozwojowy związany i z procesem odbudowy, i z procesem akcesji do Unii przesunie się na wschód, co siłą rzeczy wyrówna potencjały w obrębie Unii Europejskiej. A w związku z tym w moim odczuciu to jest jeden z mechanizmów wyrównywania czy budowania naszej pozycji w obrębie Unii Europejskiej, czyli odchodzenia od tego modelu oligarchicznego, w którym funkcjonujemy i tkwimy dzisiaj, który charakteryzuje się dominacją Niemiec. Taka jest moja ocena. I w związku z tym tak zarysowane w pewnym skrócie oczywiście możliwości, o ryzykach pewnie będziemy mówić, które się przed Polską rysują, moim zdaniem nakazują poważną debatę, bo mówimy o sprawach, które mogą porządkować byt Polski przez następne pokolenie do roku 2050, a może nawet dalej, czy w dłuższej perspektywie czasowej. To jest właściwie zasadniczy powód, dla którego zdecydowałem się napisać tę książkę i zaprosić wszystkich do dyskusji. Na tym bym chciał zawiesić moją wypowiedź, bo i tak już za długo mówiłem i oddaję może kolegom. Oni mają. Okej. Tak, to proszę Państwa, można bardzo długo i o książce, i o tych dylematach, o których mówili moi znakomici przedmówcy. Ja muszę powiedzieć, że w kilku kwestiach nie zgadzam się z Józefem Orłem, ale to za moment, bo chciałem się odnieść do książki, dlatego że całkowicie podzielam ten kluczowy element wywodu Marka Budzisza, że jedną z największych słabości Polski jest brak rozsądnej, poważnej debaty o naszych celach narodowych, o naszej polityce. Nasza debata publiczna zepsiała potwornie i ogromnie dziękuję Markowi za to, że takimi książkami jak ta, jak jego poprzednie książki, podnosi poziom tej debaty i każe się zastanawiać nad sprawami kluczowymi. Tą sprawą kluczową w moim odczytaniu książki są dwie rzeczy. Jedna to jest to, o czym mówisz w pierwszym rozdziale,
Czyli wielka strategia, wielki projekt dla Polski. Mam wrażenie, że polska myśl polityczna w jakiś sposób naturalnie była uwięziona w paradygmacie, brzydkie słowo, przepraszam, walki o niepodległość bądź utrwalania niepodległości. Przez 200 lat, czy sto kilkadziesiąt lat, nasze myślenie polityczne o świecie było uwięzione w pojęciu niepodległości. Albo tę niepodległość odzyskiwaliśmy, albo ją utrwalaliśmy, albo jej broniliśmy. W momencie, kiedy Polska znalazła się w NATO w Unii Europejskiej, te kluczowe gwarancje niepodległości, w tym wyjście z tego przeklętego dylematu Polski między Niemcami a Rosją, no bo w istocie z tego dylematu, wchodząc do tych dwóch sojuszy, myśmy wyszli. Niemcy jednak były, no nie, jednak Niemcy były obudowane i przez NATO, i przez Unię. Nie były tutaj w takiej pozycji, jak były wcześniej. Zresztą myślę, że my w ogóle za dużo o Niemczech mówimy, a to za moment komentarz na ten temat. Natomiast myśmy znaleźli się w sytuacji konieczności zdefiniowania polityki Polski niepodległej i Polski, która po raz pierwszy od lat niemal 200 mogła próbować wspinać się po tej europejskiej drabinie właśnie do pozycji państwa samodzielnego, bo nie samotnego. Państwa, które może kreować politykę w swoim otoczeniu. I myślę, że ten egzamin stworzenia koncepcji politycznych polskie elity generalnie oblały. Oblały go i dość wygodnie się umościły w takim kącie, który jedni definiują jako średni rozwój, inni różne są definicje. W każdym razie w pewnym momencie, gdzieś w początku XXI wieku, myśmy się znaleźli w sytuacji takiej, w której właściwie zajmowaliśmy się miłym ciepełkiem i wzajemnymi awanturami, a nie myśleniem o tym, jaka powinna być konsumpcja naszego sukcesu ekonomicznego, naszego sukcesu społecznego z tych pierwszych 20 paru lat odzyskanej niepodległości. I pewnie byśmy w tym kącie siedzieli, okładając się wzajemnie na różne sposoby, gdyby nie skrajnie agresywna polityka rosyjska, która doprowadziła do wybuchu wojny w 2014 roku i potem eskalowała tę wojnę do wymiaru największej wojny po II wojnie światowej w lutym roku ubiegłego. Rzeczywiście pewna rewolucja geopolityczna, która nastąpiła, zmusza nas do obudzenia się, do tego, żeby zacząć rozmawiać o polskich celach, polskiej sytuacji strategicznej. To, o czym mówiłeś przed chwilą, to jest szansa w ogóle nieprawdopodobna. My stanęliśmy przed szansą, dzięki błędom Putina oczywiście, stanęliśmy przed szansą, której nie mieliśmy od albo bitwy pod Połtawą, a przynajmniej od wojny siedmioletniej, czyli od połowy XVIII wieku, pozbycia się Rosji z Europy, wyłączenia Rosji z kręgu, w cudzysłowie, rodziny europejskiej. Rzeczywiście tutaj najmniej entuzjazmu do tego projektu mają na razie Niemcy. Choćby dlatego, że takim symbolicznym początkiem pełnowymiarowej obecności rosyjskiej w Europie jako członek europejskiej rodziny to był cud domu brandenburskiego w 1762 roku. Więc w niemieckim myśleniu rzeczywiście ta Rosja jest czymś więcej niż państwem, ale Rosja od XVIII wieku była toksycznym elementem europejskiej rzeczywistości. Jeżeli przyjrzymy się wpływowi Rosji na zmiany polityki europejskiej, społeczeństw europejskich, to jest to wpływ nieustannie toksyczny bez względu na to, jaka to była Rosja. Czy była to Rosja bolszewicka, czy Rosja carów, czy Rosja postbolszewicka. W tej chwili Rosja nie zniknie.
Nie, uważam, i chyba tutaj jesteśmy zgodni, bo też piszesz o tym w swojej książce, Rosja raczej na razie się nie rozpadnie. To jest mało prawdopodobne, bo nie ma się, może mogą od Rosji odpaść kawałeczki, ale nie ma mechanizmów rozpadu Federacji Rosyjskiej. Natomiast Rosja może być dla nas, dla świata europejskiego, istotnym sąsiadem, ale sąsiadem traktowanym podobnie jak Chiny czy Indie, czyli jako sąsiad zewnętrzny. To nie jest skonsumowana szansa, ale jest to szansa, która z punktu widzenia polskich interesów jest absolutnie kluczowa. Jeżeli mówimy o tej polskiej wielkiej strategii, to ja myślę, że że doprowadzenie do tego, żebyśmy się pozbyli toksycznego kuzyna z rodziny europejskiej, czyli Rosji, wypchnęli Rosję poza Europę, rozumianą jako pewna wspólnota polityczna, to ktoś powie wspólnota wartości, jest warte zapłacenia bardzo dużej ceny. To jest jedna kwestia. Kwestia druga to jest fascynujący opis głównych aspektów wojny, właściwie nie wojny na Ukrainie, wojny, którą Rosja toczy przeciwko Ukrainie. Ja to bym tak określił. Tutaj w książce Marka Budzisza znajdujemy znakomity, profesjonalny opis stanowiska rosyjskiego, amerykańskiego, europejskiego i zarysu tego stanowiska polskiego, które myśmy powinni wobec tego konfliktu zajmować. Chyba jest to najpełniejsza tego typu analiza tej wojny. Ja chciałem tutaj rozszerzyć w dwóch zdaniach i zaraz oddam, bo rozumiem, że będziemy jeszcze mieli takie kółko, zaraz oddam skrajnej lewicy w osobie Mariana Piłki mikrofon. Dla publiczności. Przepraszam. Ale chciałem powiedzieć o niesłychanie interesującym wywodzie, który jest w książce Marka Budzisza i który powiada, że to nie jest żadne szaleństwo Władimira Putina, że decyzja o zaatakowaniu Ukrainy była z punktu widzenia rosyjskiego myślenia decyzją racjonalną. To jest to, o czym wspomniał Józef Orzeł, czyli o tej perspektywie przybliżeniu dekady dla Rosji. Po tej dekadzie, i tu właśnie jeszcze trzy zdania uzupełnienia, Marek bardzo precyzyjnie analizuje, że dzięki między innymi strategii Europejskiego Zielonego Ładu, ale generalnie pewnej ewolucji energetyki w skali globalnej, Rosja miała świadomość i było to rzeczywiście wielokrotnie opisywane przez rosyjskich ekspertów, że traci główne źródło utrzymania, czyli sprzedaż ropy, gazu i węgla, które będą najpierw taniały, a potem znikały z rynku. Około roku 2030 dla Rosji będzie to już problem, żeby mieć stosowne przychody budżetowe. Ale ja bym tu dodał jeszcze dwie rzeczy, bo miałem okazję wiele razy rozmawiać ze znakomitym autorem tej książki i rozmawialiśmy właśnie o tym, że Rosjanie mają świadomość, że Rosja stacza się niemal nieuchronnie w nową wielką smutę. Jednym z elementów tej smuty jest właśnie ta kwestia energetyczna, ale drugim, o którym my czasami zapominamy, jest kwestia tranzytu władzy. W Rosji zawsze przekazanie władzy, następstwo władzy było problemem generującym wojny, konflikty i załamanie polityczne. Otóż Władimir Putin dzisiaj ma 70 lat. On przyszedł do władzy z pewnym pokoleniem kagiebistów tak naprawdę. Jelcyn dokonał w roku 1999 wyboru pomiędzy starym KGB, uosabianym, którego głową był Jewgenij Prymakow, i młodymi kagiebistami, których nieformalnym liderem był Władimir Putin. Otóż cała ta generacja będzie musiała odejść ze względów czysto biologicznych, co oznacza, że
w tej chwili już, to zresztą było widać na różnych etapach, toczy się wewnątrz elit rosyjskich bezpardonowa, brutalna walka o władzę. A właściwie nie tyle elit rosyjskich, elit głównie powiązanych ze służbami specjalnymi, bo Federacja Rosyjska jest sklejona w dużej mierze przez przeróżne służby specjalne. I to był drugi powód, dla którego wojna wydawała się racjonalna, bo wojna powoduje, że aktualna władza ma dużo więcej instrumentów, żeby wyznaczyć następcę. Trzecim elementem jest kryzys demograficzny Rosji. Otóż rozmawialiśmy o tym niedawno. Spis powszechny rosyjski z 2021 roku ze wszystkimi słabościami tego spisu, bo on był źle przeprowadzony, wykazał coś, co mnie samego zdziwiło. Bo jak rozmawialiśmy też wiele razy, to stwierdzaliśmy, że jednym z czynników, który utrudnia rozpad Rosji, jest to, że Rosjanie właściwie we wszystkich republikach stanowią większość. Otóż stanowili wedle spisu 2010 roku. Spis roku 2021 wskazuje, że w Jakucji mam już większość Jakutów, 54 do 40 mniej więcej Jakuci Rosjanie. W Tatarstanie mamy w tej chwili już większość Tatarów, nie dużą, ale większość. I w Baszkortostanie mamy większość Tatarów i Baszkirów, bo Rosjanie są najliczniejszą grupą, to jest 33%, natomiast po około 32 jest Baszkirów, 30 Tatarów. To oznacza, że Rosjanie są na bardzo wyraźnej, Rosjanie etniczni są na bardzo wyraźnej krzywej schodzącej i o ile w tej chwili to są niewielkie różnice, to tendencja jest bardzo wyraźna. Po 2030 roku będzie więcej etnicznych Rosjan niepracujących niż pracujących. Emerytów, trochę dzieci, natomiast i procent Rosjan etnicznych wobec nierosyjskich narodowości gwałtownie maleje w skali całej Federacji Rosyjskiej. Więc te trzy kryzysy się na siebie nakładają. Rosjanie mieli świadomość, że im ta smuta grozi i próbowali uciec z tej smuty poprzez małą zwycięską wojnę. Ostatnie już zdanie dotyczące przyczyn wojny. Coś, z czego ty trochę szydzisz, ale ja bym tego nie do końca bym z tego rezygnował z myślenia o tym. Mianowicie, że Władimir Putin być może, bo to wszyscy się o tym rozpisują, zaczyna mieć kłopoty zdrowotne. I myślę, że decydując się na wojnę, on również chciał zrealizować swoje marzenie, swój pomysł na wielką Rosję. Tą, którą on sobie wymarzył, tą, którą o której on opowiadał, siedząc pod portretem Piotra I. Bo napaść na Ukrainę była napaścią podwójną. To zresztą pewnie jak będziemy rozmawiali o kwestii militarnej, to nam to wyjdzie. To były dwie wojny w jednej. Z jednej strony był ten atak na Kijów, ale i o tym mniej piszesz. Uderzenie na południu, które weszło jak w masło tak naprawdę. Tam się zrealizowały te marzenia rosyjskiego sztabu o zdradzie, o słabości Ukrainy i tak dalej. Ale też były to dwie wojny. Jedna to była wojna o to, żeby zmienić władzę, a druga wojna to była o to, żeby przyłączyć do Rosji to, co Władimir Putin uważał za absolutnie bezdyskusyjną część dziedzictwa rosyjskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Najpierw jedno czy dwa zdania na temat książki. Otóż myślę, że książki mają to do siebie, że są, czy mogą być pewnymi kamieniami milowymi w debatach, bo nie dlatego, że pewne tezy, które w tej książce są, nie pojawiały się wcześniej w dyskusji, ale gdyby Roman Dmowski te artykuły, które opublikował w Przeglądzie Wszechpolskim, one by tylko zostały, a nie potem były opublikowane jako myśl nowoczesnego Polaka, to prawdopodobnie mało by kogo to zainteresowało. A tak książka stała się, można powiedzieć, tamta książka stała się pewnym momentem zwrotnym w myśleniu o polityce
ówczesnego narodu politycznego polskiego i mam nadzieję, że ta książka również stanie, może odegrać taką rolę. Dlaczego? Dlatego, że w gruncie rzeczy my jesteśmy niewolnikami pewnego paradygmatu myślenia o polityce, paradygmatu liberalnego, którego symbolem stało się koncept końca historii, który mówił, że dzisiaj historia w sensie politycznym, w sensie tradycyjnej walki o władzę, o dominację, o przewagi różne i tak dalej się skończyła, a pozostaje tylko kwestia, że tak powiem, walki o upowszechnienie demokracji i tak dalej. Otóż w Polsce symbolem końca historii było wejście do NATO i do Unii Europejskiej. W gruncie rzeczy można powiedzieć, że wtedy zdominował ten model myślenia liberalnego, czy ten koncept, którym przestano myśleć o miejscu Polski w przyszłości, o jej roli, o tym, jaką ma rolę odgrywać, jakie trzeba instrumenty budować po to, żeby zabezpieczyć jej przyszłość, a jedynym tematem polityki stała się kwestia władzy. Życie polityczne zdominowały partie, które można nazwać partiami władzy. Nie partie jako pewne propozycje przywództwa narodowego, ale właśnie partie władzy. Dlatego też nie zasadnicze tematy życia narodowego, przyszłości, pozycji Polski, bezpieczeństwa i tak dalej, a właśnie kwestia tylko walki o władzę stały się dominującym tematem dyskursu politycznego, czego jest efektem niezauważenie w gruncie rzeczy w debacie partyjnej całego procesu zbrojenia Rosji, czego wyrazem byłoby choćby polityka rozbrajania Polski za rządów PSL-PO. Mieliśmy do czynienia z likwidacją różnych jednostek wojskowych, szkoleń wojskowych i tak dalej. W związku z tym dzisiaj ta książka może odegrać rolę jak gdyby przywracającą, bo wojna w gruncie rzeczy na Ukrainie, ale nie tylko rzeczywistość, ale rzeczywistość musi być skonceptualizowana, że tak powiem przywraca rzeczywistość do rzeczywistość, ta rzeczywistość zaczyna znowu odgrywać zasadniczą rolę i myślę, że ta książka może mieć takie przełomowe znaczenie. Otóż czas jasno powiedzieć, że my wkroczyliśmy w okres, właściwie ja to mówię, nowej wojny 30-letniej, czyli okres rywalizacji mocarstw, niepokojów, chaosu, również wojen kinetycznych, sporów gospodarczych, technologicznych, kosmicznych i tak dalej. To będzie długi okres, który kładzie kres dotychczasowemu postzimnowojennemu porządkowi międzynarodowemu i to otworzyło okres wykuwania się nowego systemu. To jest to, co Marek nazywa tym okienkiem. Myślę, że to będzie długotrwały proces, bo nic na razie nie zapowiada, że nawet gdyby wojna na Ukrainie się skończyła, to ten okres się, że to będzie krótkotrwały okres. Nie, my wkroczyliśmy w bardzo długi okres i tym bardziej to wymaga jak gdyby przeorientowania polskiej polityki, również tej polityki partyjnej, która powinna, że tak powiem, doprowadzić do zasadniczego przeorientowania pozycji Polski we współczesnym świecie, a zwłaszcza w porządku europejskim. Tym bardziej, że ta wojna w gruncie rzeczy prowadzi do całkowitej, w konsekwencji doprowadzi do całkowitej zmiany systemu instytucjonalnego. System ONZ, w którym w Radzie Bezpieczeństwa nie ma Indii, nie ma Indonezji, nie ma Brazylii, jest już w tej chwili zupełnie anachroniczny. Ale także trzeba mieć świadomość, o czym też w tej książce Marek Budzisz pisze, że mamy do czynienia z przewartościowaniem instytucji europejskich, przede wszystkim NATO, które w tej wojnie nie odgrywa zasadniczej roli. Tutaj mamy do czynienia z koalicją chętnych, z tym formatem z Rammstein. I to może prowadzić do daleko idących zmian w ramach tego układu, dlatego że ta wojna ujawniła zasadniczą sprzeczność długofalowych interesów pomiędzy naszą częścią Europy, a Niemcami i Francją. A zatem w
Dzisiaj Stany Zjednoczone mają oczywiście różne instrumenty, żeby wymusić na Niemcach politykę im sprzyjającą, ale w miarę rozwoju sytuacji, zwłaszcza wyzwań dalekowschodnich, to może się oczywiście zmienić. W związku z tym należy się liczyć z tym, że będziemy mieli do czynienia z zasadniczymi przeobrażeniami, a zatem zasadniczym naszym celem jest wytworzenie, o tym też Marek pisał, w Europie Środkowo-Wschodniej takiego potencjału, który byłby w stanie równoważyć zarówno potencjał niemiecki, jak i potencjał rosyjski, czyli można powiedzieć jakąś formę utworzenia nowej Rzeczpospolitej, ścisłego sojuszu państw, naszej części Europy rozszerzony o to, co już tutaj wspomniano, również o państwa skandynawskie, czy część państw środkowoeuropejskich, a być może nawet w jakiejś mierze współpracujących z Turcją. I to trzeba sobie jasno powiedzieć, że zmieniałoby również układ europejski, układ Unii Europejskiej, dlatego że Unia Europejska w takim kształcie, prawdopodobnie w wyniku tych ruchów tektonicznych, ona w takim kształcie nie przetrwa. Dlatego jest ważne, żeby mieć właściwą politykę, właściwe zdefiniowanie własnych celów. I ostatnią rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę. Otóż trzeba sobie jasno powiedzieć, że najsłabszym elementem dalszego definiowania czy prowadzenia polityki jest nasza sytuacja, jak gdyby można powiedzieć, narodowa, nasz sposób myślenia, poziom patriotyzmu. Dlaczego? Jeżeli patrzymy na Ukrainę, to trzeba sobie jasno powiedzieć, że oczywiście ogromną rolę odegrała pomoc amerykańska, pomoc polska. Ale gdyby nie było odrodzenie patriotyzmu ukraińskiego, Ukraina by padła w ciągu pierwszych dni. To odrodzenie ukraińskiego patriotyzmu stało się zasadniczym czynnikiem, że Ukraina nie tylko się broni, ale Ukraina się nie poddaje i nie ma sygnałów, jak do tej pory, że Ukraina zdecydowała się przyjąć jakieś kapitulanckie warunki. I to trzeba sobie jasno powiedzieć, że tam mamy do czynienia z zasadniczym przeobrażeniem mentalnym w tym narodzie. To jest w gruncie rzeczy tą zasadniczą siłą, dzięki której Ukraina się broni. To, że dostaje broń, to jest niezwykle istotne, ale bez tego odrodzenia patriotyzmu nie mielibyśmy w ogóle, po kilku dniach mielibyśmy rosyjskie wojska na linii Bugu. I to trzeba sobie też jasno odpowiedzieć, że ta sytuacja pokazuje zasadniczy kryzys liberalizmu jako pewnej formacji kulturowej, bo liberalizm jest czynnikiem indywidualistycznym, jest czynnikiem atomizującym społeczeństwo, uderzającym w tradycję, uderzającym we wspólnotowość, uderzającym w patriotyzm. Naród, który jest zatomizowany, nie ma wewnętrznych sił moralnych do tego, żeby stawiać opór czy walczyć o swoje miejsce w świecie, o swoje miejsce w Europie. Polsce jest potrzeba, tak samo jak na Ukrainie, odrodzenie patriotyzmu, przezwyciężenie tej, że tak powiem, antypatriotycznej postawy, tej atomistycznej, uderzającej w tradycję, bo w tym sporze, w tym długotrwałym sporze, zasadnicze znaczenie ma kwestia silnej tożsamości i odporności moralnej. Liberalizm uderza w silne tożsamości, tworzy tak zwanego człowieka bez właściwości i społeczeństwo bez właściwości, jak jeden z amerykańskich socjologów określił, tworzy mentalność turysty, który nigdzie nie jest zakorzeniony. Otóż tego typu mentalność nie jest czynnikiem, który może wykrzesać z siebie siły moralne do walki o zmianę sytuacji takiej, która będzie korzystna. I w tym sensie to, co mówi Żeleński o, że tak powiem, Izraelu jako wzorcu do naśladowania na Ukrainie, w moim przekonaniu jest także wzorcem dla Polski. Bo pamiętajmy, że w Izraelu nie ma baz amerykańskich. Izrael nie uzależnia swojej suwerenności od sojuszników. Izrael oczywiście domaga się od Stanów Zjednoczonych dostarczenia broni, ale nowoczesnej broni, ale przede wszystkim i nie lekceważy sojuszy, ale przede wszystkim szuka siły w
w sobie samym. I w moim przekonaniu zasadniczym przesłaniem i zasadniczą nauką, która wiedzie, która idzie z tej wojny na Ukrainie, jest nie tylko sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, nie tylko uzbrojenie polskiej armii, bo jeżeli ta armia nie będzie ożywiona duchem patriotyzmu, to ona się na niewiele zda. Rzymianie w V wieku dysponowali zasadniczą przewagą demograficzną, kulturową, ekonomiczną, a nawet w jakiejś mierze militarną, ale po prostu nie chcieli walczyć. W związku z tym padli pod ciosami nielicznych w atakach barbarzyńców. I dlatego też zasadniczym przesłaniem tej sytuacji, a także myślę, że to w jakiejś mierze również pisze Marek Budzisz w tej części pierwszej, gdzie cytuję tego Mara, który mówi o zasadniczych czynnikach decydującym o tym, dlaczego poszczególne narody trwają, rozwijają się i zwyciężają. To jest silna tożsamość i silne morale. I na tym bym skończył tą wypowiedź. To ja bym teraz chciał, żebyśmy pomyśleli, czy opowiedzieli wręcz, co myślimy o przyszłości, bo Marek pokazuje układ i szansę. Ja jestem pesymistą. To jest tak, Marian, że my nie toczymy teraz jednej, tylko dwie wojny, które właściwie opowiedziałeś. Jedna wojna to jest rosyjska kontra tej Europie, która nie chce dać Rosji jej miejsca, ale druga wojna, w której Rosja też bierze udział, to jest ta wojna o liberalizm, o to, żeby Zachód opanowała ideologia i system, jak to nazywam genderem, ale to wszystko jedno, jak się to nazywa, ale to jest całościowa rewolucja antykulturalna, antycywilizacyjna, rozbrajająca człowieka, społeczeństwo w ogóle. Kłopot polega na tym, że te dwie wojny toczone są równocześnie. Jedna nachodzi na drugą i Rosja korzysta z tej wojny ideologicznej, udając, że jest jakąś formacją konserwatywną, ale naprawdę w jej interesie jest zwycięstwo tego liberalizmu, czyli rozwalenie, samobójstwo Zachodu, Europy, bo to tak samo rozwala Amerykę. Dzisiaj profesor Zybertowicz powiedział coś takiego do jednego z doradców amerykańskich. Ameryka ma wybór. Albo chce umocnić Europę i skończyć z imperialistyczną Rosją, ale jeżeli chce, to musi zrezygnować ze swojego imperializmu ideologicznego. Jeśli dalej będzie szła w tym kierunku liberalnym, to nie obroni Zachodu, nie obroni tej cywilizacji. I dla mnie jest tak, nie wierzę, żeby Niemcy w ciągu kilku lat znalazły swój plan B. To znaczy zrezygnowały z ciągnięcia Europy pod swoim kierownictwem w kierunku tej ideologii, ale to też oznacza w kierunku zarządzania Europy bardzo bezpośrednio przez Niemcy, czego jednym z elementów jest domaganie się końca prawa weta. Najciekawszy moment, a jak Ukraina będzie miała wchodzić do NATO, do Unii, to Ukraina się zgodzi na wejście za prawo weta, to znaczy, że nie będzie się kompletnie liczyła w tej Unii. Ukraina, chociaż będzie zniszczona gospodarczo, kompletnie, prawdopodobnie, jednak politycznie jest narodem, który nie ma tego problemu, o którym mówił Marian. W tym sensie to jest społeczeństwo silniejsze od polskiego. I wcale w jakimś sojuszu przyszłym to nie będzie tak, że bogatsza Polska, niezniszczona, rozwijająca się,
będzie starszym partnerem w tym sojuszu. Prędzej czy później Ukraina się nim stanie, jeśli ta wojna kiedyś się skończy. Co do tego można by mieć wątpliwości, bo mnie się wydaje, że ona się skończy wraz z końcem imperialistycznej Rosji. No to to może być 10 albo i 20 lat. I nie mamy poparcia Ameryki w tym, żeby stanąć twardo po tej samej stronie w obu wojnach. Ameryka ciągle stawia na Niemcy, a to oznacza ciągle partnerstwo w tym liberalizmie. I dlatego Polska, jeżeli chce być silna, musi budować sojusze nie tylko antyrosyjskie, ale też takie, które będą umacniać, nie wiem, konserwatywną orientację, jakby się ją nie nazywało, w Unii. Unia jako liberalna wspólnota po prostu się rozwali i przestanie znaczyć istotnie coś w świecie. Marku? Ja może zacznę od takich... Ja powiem, że Marek miał powiedzieć, w czym się ze mną nie zgadza, ale w tym prognostycznym powiem oczywiście. Ja może zacznę od takich, powiedziałbym, nut polemicznych. Nie twardej polemiki, ale jednak zwrócenia uwagi państwa na to, że nie ma automatyzmu między tym, co określamy mianem rewolucji liberalnej, a demobilizacją społeczną w obliczu zagrożenia. Finlandia jest tutaj najlepszym przykładem. To jest społeczeństwo, które nie tylko popiera powszechną służbę wojskową, nie tylko korzysta z powszechnego dostępu do broni, ale również deklaruje gotowość osobistego zaangażowania wtedy, kiedy Finlandia byłaby zaatakowana. W związku z tym ten obraz, wydaje mi się, jest nieco bardziej skomplikowany. Ja nie jestem zwolennikiem, jak wiesz, Marian, wywodzimy się z tego samego nurtu ideowego. Nie jestem zwolennikiem rewolucji liberalnej, ani tego, co mój szanowny przedmówca określa mianem genderu czy genderu. Natomiast tutaj nie ma automatyzmu, a w związku z tym dopuszczam, przynajmniej w planie teoretycznym, możliwość pewnego konsensusu społecznego ponad tą kwestią. Takiego, który będzie odpowiadał na wyzwanie, w moim odczuciu, główne, które się kreuje, a mianowicie wyzwanie związane z bezpieczeństwem Polski. Bo to, przynajmniej tak jak ja rozumiem i tak jak ja odczytuję sytuację, unieważnia, a przynajmniej do pewnego stopnia, unieważnia te kwestie, które jakby żywo nas też interesują, związane z ewolucją współczesnego liberalizmu. Ta droga, o której mówisz, jest w przypadku Polski, wydaje się dość prawdopodobna, niestety. To znaczy, że podążanie dalej tą drogą modernizacji, tak jak ją rozumie część polskiego społeczeństwa, będzie właśnie prowadziła do takich, czy może prowadzić do takich efektów, ale uważam, że tutaj nie ma determinizmu. Tutaj można pewne działania podjąć. Może to jest różnica odcieni, ale uważam, że należy to powiedzieć, bo w tym sensie, w moim odczuciu, nie jesteśmy skazani na kulturową wojnę wewnętrzną. A przynajmniej to nie jest jedyna droga, w którą musimy się staczać. Drugi element związany jest też z tą odwieczną rywalizacją czy tymi dylematami strategicznymi polskimi między Niemcami a Rosją. Otóż ja uważam, że interesy strukturalne niemieckie są w głębokim konflikcie, jeśli chodzi o interesy polskie i Europy Środkowej. To jest konflikt w gruncie rzeczy nieprzezwyciężalny. To znaczy, nie ma tutaj obszaru kompromisu, ale przestrzegałbym przed symetryzmem. To znaczy, my nie jesteśmy w sytuacji toczenia dwóch wojen, jednej na wschodzie i drugiej na zachodzie. Bo jeżeli przyjmiemy taką optykę,
to niestety, i tu formułuję moją hipotezę, zwycięży pewna formacja polityczno-intelektualna, która w Polsce jest bardzo silna i ponadpartyjna, którą ja określam mianem Ruchu Małej Polski. To jest pewna formacja umysłowa, która albo w sposób mechaniczny przenosi kalki Romana Dmowskiego z lat 30. i mówi, że Polska ograniczona tylko do pewnego piastowskiego rdzenia ma szansę utrzymać swoją tożsamość, co oczywiście dostrzeganie tych trendów, nazwijmy to liberalizacyjnych, nie przeszkadza zwolennikom tej tezy poważnie jej głosić, bo jeżeli teza o utrzymaniu charakteru czy ducha polskiego w ramach tego piastowskiego jądra byłaby tezą uprawnioną, to czemu tak silnie akcentować zagrożenia ze strony pewnej ekspansji liberalizmu? To jest wewnętrznie sprzeczne. Ale z drugiej strony to stronnictwo Małej Polski składa się również ze zwolenników roztopienia żywiołu polskiego w żywiole europejskim, przekształcenia Unii Europejskiej w tygiel narodów i rozpoczęcia czy wzięcia udziału w procesie, który miałby doprowadzić do stworzenia Stanów Zjednoczonych Europy za lat kilkanaście czy kilkadziesiąt. Te bardzo na pozór odmienne czy różne nurty ideowe i polityczne mają w gruncie rzeczy ten sam korzeń intelektualny. I to jest przekonanie, często określane mianem realizmu, że Polska nie jest w stanie, Polska jako państwo i Polska jako społeczeństwo nie jest w stanie jakby rozpocząć pewnego ambitniejszego projektu, który być może jest projektem ponad dzisiejszą miarę możliwości albo konsensus co do tych możliwości. W moim odczuciu staram się jakoś sygnalizować tego rodzaju intuicje w książce. Tak nie musi być. Znaczy może tak być, ale musimy po pierwsze zrozumieć naturę wyzwań, wobec których stoimy nie tylko my, ale cały system ładu globalnego się zmienia. Zmienia się polityka amerykańska, o polityce rosyjskiej już sporo mówiliśmy. Polityka niemiecka przeżywa również wewnętrzne napięcia i paradoksalnie ja uważam, że polityka Scholza z punktu widzenia naszych długofalowych interesów jest dla Polski korzystna, a nie niekorzystna. Bo gdyby zwyciężyła linia formułowana otwarcie na przykład przez Hadeków czy opisywana przez Wolfganga Ischingera, a mianowicie taka, że to Niemcy powinny stanąć na czele europejskiego wsparcia wojskowego dla Ukrainy i w ten sposób odbudować relacje atlantyckie i też swój prymat w Europie i rozstrzygnąć kwestię porządku na wschodzie, to wtedy mielibyśmy realny problem jakby z przyszłością nie tylko państwa, ale też i narodu polskiego. Więc w tym sensie ten symetryzm wydaje mi się nieuprawniony. I jeszcze ostatnie zdanie. Otóż ja uważam i świadomie koncentruję się w tej książce głównie na tych kwestiach, że zasadniczym wyzwaniem są sprawy związane z bezpieczeństwem. Sprawy związane z wojskiem, strategią, również strategią wojskową i to w sposób gruntowny przemieli i przekształci porządek europejski i porządek globalny. Znaczy powrót do tych tradycyjnych narzędzi siły, wpływu i znaczenia będzie powrotem, który jakby zmieni Europę. I ten wyścig w gruncie rzeczy już się rozpoczął. Nasza pozycja, nie ukrywajmy tego, jest pozycją słabą albo słabszą, niż mogłaby być, bo to jest efekt wieloletniego nie tylko zaniedbania, ale też uśpienia geostrategicznego, tego, że my uwierzyliśmy, iż ani nam narzędzia nie są potrzebne w tym zakresie, ani aktywność nie jest potrzebna, ani nawet myślenie nie jest niezbędne, ponieważ inni rozwiążą nasze problemy za nas. Otóż tak się nie dzieje, natomiast ja uważam, że my w gruncie rzeczy nie mamy innej możliwości. Znaczy możemy sobie, jeżeli nie pójdziemy tą drogą, trudną, ryzykowną, z wieloma rafami,
No to możemy w gruncie rzeczy powiedzieć to, co mówili nasi przodkowie w roku 95, 1700, Fini z Polonii. To jest miara tego wyzwania, przed którym stoimy. Ja chętnie przyznam rację tym, którzy zbudują konkurencyjną wobec tego, co ja piszę, wizję przyszłości Polski. Nie uważam, żeby to była wizja twierdzy Polska kontra całej Europy, całej Europie i Stanom Zjednoczonym, ponieważ uważam, że to jest tak silna presja i tak silny walec, że zostaniemy po prostu zmiażdżeni. Tym bardziej, że wielu mamy w Polsce tych, którzy by te bramy dla tego walca chcieli jak szeroko otwierać. A w związku z tym musimy wykorzystać jedyną okazję związaną z wojną i związaną z pojawieniem się nowego czynnika, jaką jest siła wojskowa, który to czynnik będzie porządkował sytuację w Europie Środkowej. Jeżeli z tej okazji nie skorzystamy, to ja jestem pesymistą, jeśli chodzi o przyszłość Polski. Dziękuję bardzo. To jest bardzo trudne pytanie o przyszłość, ale zacznę od tej polemiki, którą, bo w obronie liberalizmu już mój szacowny przedmówca parę zdań powiedział. Ja mam wrażenie, że w naszej debacie w ogóle pojęcie semantyczne liberalizm jest nadużywane, bo tak naprawdę to co określiłeś mianem genderu, To jest postsocjalizm. To znaczy ja mam takie wrażenie, że lewica w skali europejskiej i światowej, w momencie jak zaniknął pomysł gospodarczy lewicowy, to przefarbowała skrzętnie sztandar czerwony na tęczowy i zaczęła nim powiewać. I mam nadzieję... A z tyłu i tak jest czerwony, tak, ale znaczy metodologia jest czerwona. Natomiast liberalizm jest nieco bardziej miękkim pojęciem, do którego przynajmniej w wymiarze obrony pewnych wolnościowych elementów i tradycji również wolności gospodarczej może warto by to pojęcie trochę demistyfikować w tej przynajmniej przestrzeni. Ale mój główny element polemiczny dotyczy kwestii szalenie istotnej, mianowicie Niemiec. Ja uważam, że my w naszej polskiej debacie te Niemcy mitologizujemy i przeceniamy. Jeżeli mówimy o niemieckich próbach sterowania Europą, to pamiętajmy, że to jest dość nowe zjawisko, bo Unia Europejska do momentu rozszerzenia, do momentu zjednoczenia Niemiec była, tak jak to ładnie określali Francuzi, to był wózek, który ciągnął niemiecki koń powożony przez francuskiego woźnicę. Otóż jeżeli udałoby się zrealizować ten wielki projekt Polski, czyli członkostwo w Unii Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, powiedziałbym, gdyby udało się domknąć projekt zharmonizowania granic Europy politycznej i Europy cywilizacyjnej, to Polska zaczyna czerpać te profity, które Niemcy czerpali w momencie tego poprzedniego rozszerzenia. Polska staje się nagle środkiem, centrum Europy i punktem odniesienia dla tego obszaru sąsiedzkiego. Pomijając naszą względną słabość gospodarczą, to jednak Polska będzie głównym beneficjentem rozszerzenia Unii Europejskiej na wschód, które będzie kosztowne, ale które jednocześnie będzie dla ogromnej części Europy dochodowe. Paradoksalnie odbudowa zniszczonej potwornie Ukrainy, Białorusi może być dla Europy jako całości kołem zamachowym kolejnej prosperity gospodarczej. Bo obecny model się wyczerpał. Ja uważam, że Niemcy udowodniły, i to chyba cała Europa wie, Niemcy udowodniły, że nie są zdolne do sprawowania przywództwa. To już wiedzą wszyscy, łącznie z Macronem. Prawda? No walczą o tym, mają potężną pozycję gospodarczą, tylko co ciekawe, ubiegły rok
jest pierwszym od 1991, w którym Niemcy mają ujemny bilans handlowy. Po raz pierwszy mniej PKB niemieckie było zbudowane na eksporcie. Wobec tego ta niemiecka przewaga ekonomiczna będzie słabła i oczywiście w Niemczech są tendencje, żeby wrócić do tego, co było, czyli do bycia pośrednikiem między światem Zachodu i Rosją i czerpania z tego różnych korzyści. Natomiast mam wrażenie, że to jest jednak niemożliwe i dlatego mówię, że nasz cel, ten wielki, to wypchnięcie Rosji jednocześnie w jakimś stopniu załatwia problem niemiecki. Ja myślę, że my mniej powinniśmy się koncentrować na Niemczech, a bardziej na tym, jak na przykład rozmawiać choćby z Holandią, która była bardzo trudnym partnerem w Europie i która nagle w okresie konfliktu ukraińskiego, jak spojrzymy na badania społeczne, kompletnie się zaczęła z Niemcami rozjeżdżać. Podjęcie rozsądnego dialogu z Francją, która też się w jakiejś mierze budzi w tym układzie europejskim, bo jak ktoś słusznie zauważył, w NATO są trzy kraje, które mają interesy pozanatowskie. To jest Stany Zjednoczone, Francja i Turcja. Dla mnie z kolei, wbrew temu, co mówi Marian, problemem jest w tej chwili ogromnym Turcja. Turcja, która prowadzi politykę rozbijacką wewnątrz NATO w sytuacji, w której ta solidarność natowska jest potrzebna. Ja w ogóle mam wrażenie, że nasze przyjaźnie z Turcją i Węgrami były jeszcze przed wojną ukraińską mocno wątpliwe z tego powodu, że naszym interesem była stabilizacja Europy, a i Węgrzy, i Turcy akurat byli, to są państwa rewizjonistyczne, które chcą wyjść z tej układanki. A to jest jakby zupełnie inna kwestia. W każdym razie mój apel jest taki, nie przeceniajmy Niemców, nie fiksujmy się na Niemczech, zacznijmy myśleć w kategoriach bardziej ogólnoeuropejskich i w kategoriach takich, że Unia Europejska rozszerzona o Ukrainę, Białoruś, Mołdawię, to będzie inna kompletnie Unia. Dodatkowo po wejściu Finlandii, daj Boże Szwecji, myślę, że Erdoganowi wybiją to w końcu z głowy, do NATO, problemy tak zwanej samodzielności strategicznej Europy, na którą, masz rację, pisze o tym w książce, stawiali Rosjanie, idą do kosza, bo nie będzie w Europie nienatowskich państw tak naprawdę, z wyjątkiem Austrii i Szwajcaria nie jest członkiem Unii, Austrii i Irlandii, znaczy marginesu kompletnego. Wobec tego bezpieczeństwo Unii Europejskiej i NATO będą równoległe. Myślę, że jeszcze jedną rzecz myśmy powinni bardzo mocno zaakcentować, mianowicie rolę Skandynawii, bo tak naprawdę to, o czym też jest zasygnalizowałeś w książce, myśmy w strategii natowskiej mieli się bronić na Wiśle. Cała wschodnia część Polski była właściwie na dzień dobry do oddania. Otóż po wejściu do NATO Szwecji i Finlandii musi się zmienić strategia natowska i nad tym też powinniśmy popracować, żeby NATO potraktowało Bałtyk jako jezioro wewnętrzne, co oznacza po pierwsze możliwość komunikacji z państwami bałtyckimi. Do tej pory nikt nie chciał bronić Bałtów. Do tej pory nikt nie chciał bronić Bałtów, bo nie było jak do nich dotrzeć. Jak nie bronimy Bałtów, to nie bronimy wschodniej Polski. W tej chwili Bałtów po wejściu Szwecji i Finlandii do NATO, po zamknięciu kwestii natowskiej, Bałtów możemy i powinniśmy bronić, poza tym po doświadczeniu Buczy, Irpienia i tak dalej, zupełnie inaczej się o tym rozmawia. Czyli być może nie myślmy negatywnie o Niemczech, tylko pozytywnie o tym, jak wygrać z Niemcami, mając za sobą solidną koalicję krajów regionu.
Czyli nie myślmy w kategoriach tylko regionu, tylko że ten region zmieni Europę i może ją zmienić, będzie miał wystarczający potencjał. Ja pamiętam takie rozmowy jeszcze z Radkiem Sikorskim o tym, że Polska powinna w Unii Europejskiej być w tej tak zwanej grubej piątce czy grubej szóstce. Ja mu zadawałem wtedy proste pytanie. Czego my chcemy? Czy my chcemy, żeby do tej grubej szóstki nas zaprosili duzi, czy żeby nas wepchnęli siłą słabi? Otóż teraz tych mniejszych będzie o tyle więcej, że nas mogą wepchnąć i naszym zadaniem jest to, żeby, to już ostatnie słowo, żeby być przez tą grupę sąsiadów postrzeganych jako ten, którego oni wepchną do tej grupy, naturalny lider. To jest ważne. A żeby być naturalnym liderem, i tu lekka niezgoda z tym, co obaj panowie mówiliście, to powinniśmy zgodnie z tym, co jest w tej książce jako jeden z fundamentów siły i bezpieczeństwa, powinniśmy przezwyciężyć podział wewnętrzny społeczny, czyli nie tyle toczyć walkę liberalizmu z antyliberalizmem, ile spróbować zbudować zgodę społeczną wokół tego wielkiego projektu polskiego. Ja pozwolę sobie, przepraszam Marian, tylko krótko, bo to jest dobry przykład, Marku, to o czym mówiłeś, czyli kwestia współpracy Polski z państwami skandynawskimi. Uważam, jeden z najistotniejszych kierunków, który winien być podjęty, tylko że to nie jest NATO. To jest koalicja chętnych państw współdziałających w ramach pewnego porozumienia i realizująca w ten sposób swoje własne interesy. Jest to część NATO, ale to jest pewien nowy model funkcjonowania. No tak jak Ukraina nie jest Unią Europejską, polityka polska wobec Ukrainy, wobec Białorusi, jak mówisz, i wobec Mołdawii, niewykluczone, że powinna zmierzać, ja tego nie przesądzam, do wejścia tych państw do Unii Europejskiej, ale przede wszystkim powinna realizować interes Polski. I to jest nowy, i to jest w moim odczuciu w tych obydwu obszarach nowa jakość. To znaczy mamy do czynienia z powrotem do starych kategorii uprawiania polityki, gdzie liczy się w pierwszym rzędzie interes narodowy, który, bo to jedno drugiego nie wyklucza, może być realizowany w ramach pewnych większych formatów, w tym kolektywnych, ale nie ogranicza aktywności politycznej, bo to jest to nowum i w ten sposób też asekuruje w tym i Polskę i inne państwa przed ewentualnymi kryzysami tych instytucji, takich jak na przykład Unia Europejska, bo niemało jest głosów wieszczących kres tego przedsięwzięcia. W związku z tym tu jest pewnego rodzaju zmiana jakościowa, to znaczy nasze wysiłki nie powinny być w moim odczuciu nakierowane na to, żeby za wszelką cenę uwzględnić nasze interesy w dotychczas funkcjonujących organizacjach wielostronnych, tylko w pierwszym rzędzie powinny być nakierowane na budowanie narzędzi, potem koalicji, które te narzędzia wzmacniają, a dopiero potem być może w efekcie, jeśli się uda, poprawę w ramach tych wielostronnych organizacji. Ale jeśli nie będzie to możliwe, to powinniśmy osiągnąć pewne wyniki, nawet bez brania pod uwagę konieczności, jak wiem, dostosowania się do pewnego ogólnego modus vivendi. Znaczy, no ja mam tu jedno zdanie jako polemiki. Ja tu polemizował o tyle, że na przykład NATO to są Stany Zjednoczone plus. Wobec tego to, że my się wokół Bałtyku zjednoczymy, to jest za mało. My musimy mieć za sobą... Nie, no, z całym szacunkiem. NATO. Państwa NATO mają dzisiaj na przykład 3 odrębne systemy obrony rakietowej i powietrznej. Jest przedsięwzięcie polsko-amerykańsko-brytyjskie, Szwedzi mają swój odrębny system i jest tak zwana tarcza antyrakietowa niemiecka, do której zgłosiły swój akces Bałtowie. No i teraz jest zasadnicze pytanie, bo stawiam taką hipotezę czy tezę, że w naszym interesie jest porozumienie się ze Szwecją po to, żeby porozumieć się w efekcie w drugim kroku z Amerykanami, po to, żeby zbudować, mówiąc w skrócie, nasz system obrony rakietowej i powietrznej na Bałtyku
nie wykluczając, ale osłabiając dominującą pozycję niemiecką, którą Niemcy uzyskają, jeśli ich system zostanie wdrożony. To są może szczegóły, ale to jest pewna mechanika działania. Tak powinno się uprawiać w moim odczuciu politykę w obecnych czasach. No zgoda, no ale to w gruncie rzeczy mówimy to samo, że poprzez budowanie regionalnej pozycji wpływać w następnym kroku na całe duże organizacje. Inicjatywności, determinacji, budowania narzędzi, Przede wszystkim pomysłu i planu. Tak. Znaczy, chciałem wrócić do kwestii liberalizmu. Dlatego, że to jest kwestia, która mi się wydaje, że czasami jest źle rozumiana. Otóż kwestia liberalizmu, generalnie mówię o destrukcji zasad społecznych, zasad wspólnotowych, o tyle jest istotna z naszego punktu widzenia, że na przykład jesteśmy w sytuacji zupełnej katastrofy demograficznej. I druga rzecz, w gruncie rzeczy badania młodego pokolenia, postaw, jeżeli chodzi o wojnę, pokazują, że w przeciwieństwie do Ukraińców, których około 400 tysięcy wróciło z zagranicy, żeby bronić własnego kraju, że znaczna część młodego pokolenia w sytuacji wybuchu wojny by wyjechała. Otóż trzeba sobie jasno zdawać sprawę, że tak rozumiany liberalizm, on różnie może funkcjonować w różnych społeczeństwach. I tak jak na przykład ideologia wolnego handlu w XIX wieku Johna Smitha zupełnie inaczej i inną funkcję pełniła w Wielkiej Brytanii, która była ówczesną fabryką świata i potrzebowała rynków zbytu, a zupełnie inaczej, gdyby te same zasady zostały zastosowane w Niemczech czy w Stanach Zjednoczonych, które gdyby zastosowano, to pozostałyby nadal państwem rolniczym. W Niemczech w XIX wieku stworzono Związek Celny i cała ideologia Friedricha Lista, mówiąca o obronie celnej obszaru niemieckiego, była, że tak powiem, podstawą zbudowania potęgi gospodarczej, przemysłowej niemieckiej. I w gruncie rzeczy ten liberalizm może zupełnie inaczej funkcjonować we Francji, gdzie jest, można powiedzieć, bardzo blisko związany z nacjonalizmem francuskim, z tą misją francuską, rolą Francji w świecie i tak dalej. To samo w Niemczech, których, że tak powiem, mamy do czynienia z dążeniem do dominacji przynajmniej na terenie Europy Środkowej, czy nawet Finlandii. Zupełnie inaczej ten liberalizm funkcjonuje w państwach postkomunistycznych, w których komunizm dokonał zupełnej destrukcji pewnych zasad społecznych. Otóż myśmy z komunizmu wyszli jako naród o uwstecznionych procesach narodowo-twórczych. Nie w tym sensie, że przestaliśmy się czuć Polakami, ale w tym sensie, że z polskości przestało cokolwiek wynikać. I w tym sensie ten tak rozumiany liberalizm jako destrukcja zasad społecznych ma zupełnie inną funkcję w Polsce niż na przykład w Finlandii, gdzie tradycja obrony własnego kraju i utrzymywana stale, że tak powiem, ćwiczenia powszechne, że tak powiem, przeszkolenia wojskowe, że tak powiem, utrzymały, że tak powiem, tą wolę obrony własnego kraju. W związku z tym trzeba sobie jasno powiedzieć, że my stoimy w sytuacji destrukcji pewnych zasad wspólnotowych, destrukcji patriotyzmu, który w gruncie rzeczy rozbraja nas w sytuacji istotnego zagrożenia. Dlatego tak jest potrzebne odrodzenie patriotyzmu, tak jak to jest na przykład w Izraelu, gdzie ten patriotyzm się przejawia nie tylko w postaci, że wszyscy służą w armii, ale również w tym, że rodziny izraelskie mają więcej dzieci niż rodziny arabskie w Izraelu. To przekreśliło tę zasadę, że w społeczeństwach nowoczesnych, w społeczeństwach zmodernizowanych są małe rodziny po prostu. Tam mamy do czynienia z zupełnie innym funkcjonowaniem poczucia wspólnotowego. I o to tutaj chodzi. Otóż kwestia druga, kwestia Niemiec. Otóż ja uważam, że w Niemczech, Niemcy, które nie są spójnym państwem w sensie pewnym cywilizacyjnym, kulturowym, również politycznym, ale niemniej w Niemczech dominuje tradycja pruska. Tradycja pruska współpracy przede wszystkim z Rosją, bo na tym została zbudowana potęga Niemiec i w gruncie rzeczy do tej pory mamy do czynienia z mniej lub bardziej, że tak powiem,
formą, że tak powiem, powrotu do tej współpracy, bo bez współpracy z Niemcami nie da się zdominować Europy Środkowej po prostu. Nord Stream miał na celu szantażowanie Europy Środkowej, zmuszanie jej do tego, żeby była podległa Berlinowi. Otóż ja nie wierzę w to, że Ukraina zostanie przyjęta do Unii Europejskiej, jeżeli nie złamie się pozycji Niemiec w Unii Europejskiej. Jeżeli się nie złamie tej pozycji, czyli całej tej tradycji pruskiej w niemieckiej polityce, Ukraina nie wejdzie do Unii Europejskiej, dlatego że Ukraina jest czynnikiem, jak to powiedzieć, organicznie antyrosyjskim, czyli przekreślającym całą tradycję polityki niemieckiej. I w tym sensie albo Unia Europejska przestanie istnieć, przeżyje kryzys, a trzeba pamiętać, że Europa, pomimo swego bogactwa i siły, jest obszarem, który nie nadąża za tempem wzrostu innych obszarów gospodarczych Azji, a nawet jeżeli chodzi o tempo wzrostu, nawet Afryki. A zatem można powiedzieć, że w perspektywie tych 20-30 lat pozycja Europy radykalnie zmniejszy się, nie tylko demograficznie, ale również ekonomicznie we współczesnym świecie. Dlatego ja uważam, że jeżeli się nie odbuduje w Europie Środkowej takiego ośrodka siły, takiego potencjału, który byłby w stanie równoważyć zarówno Niemcy, jak i Rosję, to nie przekształci się Europy czy Unii Europejskiej w obszar, który będzie dla nas przyjazny. Bo jeżeli się tego nie zrobi, to Niemcy nadal będą dążyły do tego, żebyśmy my byli tylko mitel Europy. I ostatnia rzecz dotycząca Turcji. Otóż jasne jest, że Turcja dzisiaj prowadzi kontrowersyjną politykę, ale także trzeba zwrócić uwagę, że Turcja ma bardzo istotne interesy na terenie postsowieckim. I te interesy postsowieckie wchodzą w zasadniczy konflikt z interesami rosyjskimi. I jest oczywiście kwestia, jak to powiedzieć, timingu, kwestii czasu, jak pewne rzeczy rozgrywać. Ja nie uważam, że dzisiaj pierwszym problemem są Niemcy, ale trzeba na to też zwracać uwagę. Dzisiaj najważniejszym problemem jest kwestia pokonania Rosji, bo od tego będzie zależała pozycja i w Europie Środkowej, i w całej Europie. Natomiast nie łudźmy się, że Niemcy tak łatwo zrezygnują ze swoich koncepcji. Na razie nic nie wskazuje na to, żeby one zrezygnowały z dominacji w Unii Europejskiej, a zatem traktowania nas w kategoriach mitel Europy. Jedno zdanie tylko komentarza. Otóż oczywiście, że Niemiec nie można lekceważyć, natomiast ja wracam do z uporem. W momencie, kiedy pozbędziemy się Rosji z Europy, a jest na to przynajmniej spory klub, czy spora koalicja chętnych, jak to Marek definiuje, to Niemcy nie mają już tej pokusy chodzenia z niedźwiedziem po europejskich salonach, bo niedźwiedź jest już za kratą. Dlatego skoncentrowanie się na wypchnięciu Rosji z europejskiego obszaru politycznego i cywilizacyjnego wydaje mi się głównym zadaniem polskim na najbliższe lata. To w dużej mierze załatwi sprawę niemiecką również. Ja już bym chciał naszą... Na pewno osłabi pozycję Niemiec. Naszą rozmowę na razie chciałbym skończyć, bo chciałbym oddać Państwu głos i myślę, że w ten sposób, że jeśli Państwo będą życzyli sobie odpowiedzi od kogoś z nas, to zostawmy to na ostatnią rundę. Czyli teraz prosimy o głosy Państwa, ale Marku, Jerzy, tu się nie mogę powstrzymać. To Twoja nadzieja, może można pokazać jej drugą stronę. Ty mówisz, rozwiążemy problem Rosji, to oznacza, że rozwiążemy problem imperializmu, czy jak to tam, dominatyzmu Niemiec. Ale jest też, może być odwrotnie, że Niemcy nie pozwolą na rozwiązanie problemu rosyjskiego. I jak na dzisiaj, to tak jest. One nie pozwalają. Co się stanie, jak patrzę na Amerykanów,
to nie wierzę, żeby one w krótkiej perspektywie tak mogły nacisnąć na Niemcy, żeby Niemcy przystały na to, że problem rosyjski trzeba rozwiązać. Ale będziemy mieli jeszcze szansę w ostatniej kolejce. Teraz państwu. Dobry wieczór. A więc tak, właściwie to się tylko zasadniczo z Markiem zgadza, Markiem Budziszem. Z pozostałymi osobami prawie wcale i trochę skrócę. Książki nie czytałem, bo nie miałem jeszcze okazji, ale skrócę. Tak naprawdę o Wielki Projekt Polski to chodzi o koncept stworzenia jednego organizmu Polski i Ukrainy. Jeżeli komuś się wydaje, że to jest niemożliwe, fantastyczne albo jakieś ekstrawaganckie, to chciałbym przypomnieć, że otwarcie się toczy dyskusja o tym, że będziemy jednym państwem z Portugalią i Maltą. Nie wiem, dlaczego ten koncept drugi miałby być mniej fantastyczny niż koncept polsko-ukraińskiego organizmu, czy litewsko i tak dalej. No. Jagielloński. I druga najważniejsza rzecz to tak, Unia się rozpadnie, jeśli się utrzyma ta tendencja, bo oczywiście no można wyleczyć trzecie stadium nowotworu, tak? Ale jeżeli taki trend będzie, to się rozpadnie, a Niemcy nie zasługują już na to, żeby w ogóle zwracać na nie uwagę i słuchać. Elity intelektualne, polityczne są upadłe. Niemieckie, nie ma tam żadnej myśli. Tam poza przemysłem, który jest sprzedajny w tym sensie, że jemu jest obojętne, kto da przemysłowi zarobić, czy to będą Rosja, czy to będą Chiny, czy to będzie Ameryka Południowa i tak dalej. Natomiast elity niemieckie jako takie właściwie nie istnieją. Ich obrazem jest stan Bundeswehry i kłopoty, jakie przeżywają w tej chwili. I jeśli mowa jest o tym wiecznym sojuszu Rosji i Niemiec, to możemy pomyśleć sobie tak. Przez stulecia Niemcy, Prusy, Niemcy obsadzały tron carów, a teraz najwyraźniej jest dokładnie na odwrót. I pytanie do Marka, kiedy według ciebie się rozpadnie Unia? Proszę. Ale to odpowiedź. Nie, zaproponowałem, że najpierw wszystkie głosy, a potem panowie odpowiedzą na temat, co będziemy chcieli. Chciałem zwrócić uwagę, że patriotyzm jest pochodną od poziomu życia. Szczególnie w ostatnim czasie to jest widoczne. Analitycy świadczą, znaczy ich analizy świadczą o tym, że patriotyzm na Ukrainie pojawił się w momencie, kiedy nastąpiła konfrontacja obietnic rzucanych przez Putina z rzeczywistością, która nadeszła wraz z armią rosyjską. I z władzą, i administracją rosyjską. Po prostu im się nic nie zgadza. Ponieważ mieli możliwość zobaczenia, jak się żyje na Zachodzie, przy czym Polska dla nich to jest już Zachód, porównali sobie to, co mają w Ługańsku i na Krymie po obietnicach i stwierdzili, że nawet ci rosyjskojęzyczni zaczęli się buntować przeciwko Rosjanom, mówiąc, my takiej przyszłości nie chcemy mieć. To jest jedno. A więc trzeba przy tych wszelkich analizach brać pod uwagę jeszcze konieczność dynamizowania gospodarki polskiej, wzmocnienia jej i trzeba szukać rozwiązań, w jakiej formule, w jaki sposób możemy, bo zwracam uwagę, że nasz dobrobyt obecny, ja aż takim ekonomistą nie jestem, wywodzi się z dobrej współpracy z niemiecką gospodarką. I skoro źle sobie życzymy w stosunku do Niemiec, to ja się pytam, a co z tym olbrzymim przychodem, który wynika z relacji gospodarczych Polski z Niemcami? Ja tylko pytam, ja życzeniowo to ja chcę, żeby oni byli jak najsłabsi, ale jakie to ma konsekwencje dla polskiej gospodarki? A my jesteśmy atrakcyjni dla Ukrainy, dla Białorusinów, dlatego, że mamy wyższy poziom życia i oni z zazdrością patrzą na nas. No więc nie wolno w tej całej analizie gubić
tego elementu, że równolegle muszą się pojawić jeszcze rozwiązania takie, które by tą gospodarkę podnosiły na wyższy poziom. Na szczęście prognozy mówią, że ten 1% PKB w przyszłym roku, znaczy w tym roku osiągniemy, czyli jeszcze to nie jest ujemny, ale tu zwracam uwagę, że jest kilka kwestii, na których nie wolno w ogóle zapominać. O to, co kolega Marian mówił, że demografia. No, okropne rzeczy tam się dzieją. No, wokół czego mamy tworzyć wspólnotę, jak ja słyszę, że tylko 28% społeczeństwa z ubiegłego roku, wyniki, jest w swojej wierze konsekwentna i praktykuje. Natomiast spadki są w tym zakresie ogromne. Do tej pory łączyła nas wiara, wspólnotę, a teraz pytanie, czym to zastąpić? Okay, jeśli... Ja mam krótkie pytanie do Marka Budzisza o rozpad Rosji. Rozumiem, że jedną z tez jest właśnie pogląd, że na razie się Rosja nie rozpadnie. Ja śledzę rozmowy u Zychowicza i tam też często przewija się myśl, że jeżeli coś odpadnie, no to ten pas kaukaski ewentualnie, prawda? Ja troszkę podróżowałem po Federacji Rosyjskiej, no i wiem, jakie emocje w Tatarstanie czy w Jakucji budzą Rosjanie. I na przykład to jest bardzo ciekawe, bo ta skala małżeństw mieszanych o niczym nie mówi. Jakuci mogą handlować diamentami bezpośrednio z Japonią, bez oglądania się na Moskwę. Tatarstan de facto nie uważał się za część Federacji Rosyjskiej do 2018 roku. Jest jedna rzecz. Ja osobiście przychylam się do, już kończę, przychylam się do tezy, że to Rosja pęknie według takich linii podziału mafijnych. Jak w świętej pamięci Stanisław Ciosek opowiadał mi o tym wybieralnym gubernatorze jakiegoś kraju autonomicznego, nie chciał zdradzić jakiegoś i tam nagle doszło do sceny jak z Gry o Tron. On mówi, gnębił nas moją rodzinę, taki facet w dzieciństwie, ja go tutaj trzymam teraz. I tam miał swoje prywatne więzienie, prawda? Prezydent Tatarstanu, ja bardzo Państwu polecam, na YouTubie jest taki Wiaczesław Zaruski, taki młody Rosjanin, który wyemigrował do Polski, on pokazuje tą straszną Rosję, ale po prostu taką, no reportażyści tam nie dotarliście. On pokazywał też nowoczesny Tatarstan, ale oni też kradną, to znaczy prezydent Tatarstanu też jest oligarchą i też się nakradł do woli. Jaki jest tutaj, zaznaczam, że w 90 roku nikt z nas nie myślał o tym, że się rozpadnie Związek Radziecki. Uważnie czytam i słucham, rozmawiałem ostatnio z Sergiejem Sumlennym, ekspertem niemieckim w zasadzie, ale on pochodzi tam właśnie z Nadwołża, który mówi o tym, że musimy być na to przygotowani, prawda? Bo to się stanie nagle i wtedy będzie wielki boom. Dziękuję. Siłą rzeczy przed lekturą książki, ale w trakcie bieżących lektur cotygodniowych analiz autora i tej dawki zdrowego realizmu, no, które zakładam, że jest w tej książce poszerzona. Trzy kwestie maksymalnie krótko. Pierwsza, czy jednak i autor, i dyskutanci nie sądzą, że takim strategicznym sukcesem Rosji w tej wojnie jest przetestowanie koniec końców dość ograniczonej reakcji Zachodu. I nie mówię o tym defensywistycznym stanowisku tutaj, prawda, przywołanym niemieckim, ale nawet tym najbardziej ofensywnym stanowisku polegającym na stałych, obfitych dostawach broni. Tak czy inaczej, no, wojna toczy się tam, a my jesteśmy tutaj i patrzymy przez granicę na nią. I w tym sensie Rosja... No, przetestowała na żywo, że może nieniepokojona podejmować kroki zbrojne. Czy takiej nauki ona nie wysnuwa z tej wojennej historii? Druga kwestia, inna patrząc z kolei oczyma Ukraińców, czy nie moglibyśmy się obawiać co do tego, że oni koniec końców będą rozczarowani, no bo powiedzmy, że wyjdą spod buta moskiewskiego, ale w ramach tak zwanej ładnie nazywanej odbudowy Ukrainy, oni zostaną gospodarczo rozebrani i obudzą się za kilkanaście, kilkadziesiąt lat w nieco ładniejszym, ale nie swoim kraju. Czy to nie będzie coś, co będzie dla nich traumatycznym przeżyciem, że walczyliśmy o niepodległość, tylko ją troszkę inaczej straciliśmy. Tak w skrócie tę wizję opisując, nie wiem na ile to jest czytelne, co mówię. I trzecia kwestia, tu do tego się wątku końca historii, także liberalizmu odnosząc, trochę ja bym się obawiał, że jednak
mamy ponowną pokusę końca historii, tylko że ona nastąpi po pokonaniu Rosji. W wielu środowiskach tak to wygląda, że tak, że wtedy to już ten koniec historii nastąpi. Mamy takie przecież zjawisko, takie no, tam społeczno-polityczne, porównywalne w jakimś tam sensie do Solidarności lat 80., tak, od Adama Michnika po prawdziwych Polaków. I dzisiaj też wszyscy są po stronie Ukrainy, od tam skrajnego lewaka po konserwatystę. Tylko wtedy marszałek Jurek pyta, a czy wy wiecie, o co ci Ukraińcy rzeczywiście walczą? Inny marszałek, Michał Kamiński, mu odpowiada. No przecież o to, żeby mogli być homoseksualistami, tak? I jakby jest... No tak, i wobec tego no jest pytanie, czy tutaj to zamazanie perspektyw, żeby ich nie zamazywać, Marian Piłgat apeluje, czy ono jednak nie następuje w ramach tej jedności moralno-politycznej Zachodu? Szymon Kuliński, Stowarzyszenie Wolnego Słowa. Ja mam takie trzy krótkie refleksje. Pierwsza sprawa to jest taka, że usłyszałem, że książka pana Marka i właściwie no, to, co wszystko prezentuje, to jest Kamil Milowy. Mam bardzo negatywne skojarzenie z tym terminem. Ja po prostu postrzegam to, co pan napisał i co pan wielokrotnie mówi, jako ten sygnał trębacza z wieży mariackiej, który obudził miasto i miasto się obroniło. Oczywiście życzę lepszego losu panu Markowi niż temu trębaczowi, który zginął. Nie, to Rzym, to nie, to trębacz po prostu. Tak. Tak, więc do wszystkich bogów się będę modlił o długie życie dla pana Marka. To jest jedna moja refleksja. Druga moja refleksja to... Któryś z panów powiedział o tym, że Fiódor Fiódorowicz Fiutin marzył o wielkiej Rosji. No, on marzył z jakim skutkiem? No, ja myślę, że my powinniśmy marzyć tak jak Martin Luther King, czy ktoś z lepszym skutkiem po prostu. I naszym marzeniem powinno być to, co było kiedyś, kiedy największym i najpotężniejszym krajem w Rzeczypospolitej, no, w Europie była Rzeczypospolita. Marzyć o imperialnej Rzeczypospolitej. Oczywiście na dziś... Tak. Zaraz wyjaśnię, co rozumiem pod tym terminem ja w tym momencie. Może innego słowa powinienem użyć. Po prostu... Uzależniony od bankierów z Amsterdamu, nawet z złotym... Nie. Po prostu w tym momencie na dziś najważniejsze... Na dziś najważniejsze jest to, żeby Ukraina wygrała i przetrwała. I to jest dla nas najważniejsze. Dla Polski to jest najważniejsze, co pan Marek mówi w tym momencie. A z całym szacunkiem, ja niczego takiego nie mówię. Znaczy, ja tak to rozumiem, że... Ja uważam, że dla nas najważniejsze jest zbudowanie stabilnego systemu bezpieczeństwa. No tak, 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 tak. A tu nie ma jungty między... Bo zanika głos. Tak. Jeśli możesz... Dobrze, czyli no... Wtedy wejdziemy do G7, prawda, i będziemy kimś... Ale wtedy, kiedy nie imperialna Polska, tylko Rzeczypospolita, kiedy wszelkie narody mieszkające na zachód od Rosji będą czuły, że Rzeczpospolita to ich ojczyzna. I w ten sposób, że po prostu Rzeczpospolita będzie tak jak Stany, Chiny, ważnym elementem na całym świecie. I tyle. No, w ten sposób rozumiem tą imperialność po prostu. Tylko to imperium ma PKB mniejsze niż Włochy. Ale ja mówiłem o marzeniach, a nie na tym, co jest teraz. Możecie podać Markowi. Przepraszam, ja mam mikrofon. Mogę go użyć? Tak. To mam jedno pytanie. Podczas tej dyskusji wielokrotnie mówiliśmy albo wieszczyliśmy upadek Rosji i być może jej rozpad na poszczególne elementy. Jaki jest panów stosunek do takiego jednego kawałka Rosji, który znajduje się zaraz przy naszej granicy, mówię o obwodzie kaliningradzkim, który będzie zawsze punktem zapalnym?
chyba że okrążymy debatę. Tak, mnie poniekąd Artur tutaj wywołał do głosu, więc zrobię tylko małą glosę tego, co Marian mówił. Mówimy o ważnych kwestiach, a ja zrobię małą glosę na temat literatury. Jak spojrzymy na literaturę ukraińską i to przedwojenną, znaczy no, tam się wojna toczy bardzo długo, ale mam na myśli tą wojnę, która 2 lata temu weszła w nową fazę, to jak spojrzymy na tych pisarzy Jurija Andruchowicza, Oksanę Zabuszko czy Tatianę Malarczuk, to są czasami postmoderniści. Zabuszko jest w ogóle antydoncowowską banderówką, feministką i tak dalej. Andruchowicz jest rockmanem. To są wszystko ludzie, dla których tożsamość narodowa była kwestią kluczową. W literaturze ukraińskiej, tak jak u nas w czasach Młodej Polski, można powiedzieć, wpływy takie kulturowe, formalne Zachodu mieszały się z odrodzeniem narodowym, mieszały się z kwestią odkrycia tego, czym ma być Ukraina. Mój sceptycyzm do tego, to jest znowu nawiązuje do jednego tylko wątku tego, co Marek mówił o tej zgodzie wewnętrznej, polega na tym, że u nas, w naszej kulturze, na zewnątrz, szeroko rozumianej, kultury nie należy kwalifikować zbytnio w kategoriach politycznych, ale szeroko rozumianej prawicy niczego takiego nie widzimy. Ja ostatnio słyszałem bardzo ciekawą dyskusję dwojga wybitnych socjologów z pytaniem, czy tożsamość katolicką może w Polsce zastąpić jakaś inna tożsamość. No mamy pewną historyczną tożsamość, tą taką prometejską właśnie za wolność waszą i naszą i tak dalej. Ona się ożywia w akcji politycznej. Ale jedyną tożsamością, tą, która powstała wokół prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego, czy która może powstać, to jest tożsamość ojkofoba, samo nienawidzącego się Polaka, Polski posthistorycznej, na którą nakłada się permanentna ingerencja zewnętrzna, bo ja nie byłbym takim optymistą. Przecież ta ingerencja zewnętrzna trwa i ma charakter permanentny, formalny, przymusu ekonomicznego, kawałkowania suwerenności, wpędzania nas w zobowiązania, które będą spłacać nasze wnuki w tej chwili, presji na system prawny. I tak naprawdę to galwanizuje tą, że tak powiem, tożsamość postkwaśniewską. Więc ja nie bardzo widzę, z kim można by dzisiaj... Dla mnie taki ideał, jaki mieliśmy w Polsce, w najbardziej tragicznym momencie XX wieku, w czasie kiedy układów jałtańskich, jak powstawał rząd Arciszewskiego, tego, że dwie Polski się spotkały, tego, która w 1908 roku robiła akcję pod Bezdanami, w osobie Arciszewskiego i tej Polski, która w tym samym czasie walczyła z rewolucją. Różnymi drogami szły do niepodległości, one się spotkały. Ale my dzisiaj mamy do czynienia, przecież całe to zjawisko tej zorganizowanej ojkofobii by miało zupełnie inny wymiar i co więcej, być może by było podlegałby procesom integracji narodowej, jakiejś adaptacji do naszego życia, gdyby nie ten przymus zewnętrzny. I to jest poważny problem bardzo. To jest bardzo poważny problem, że nie wiadomo, z kim ta zgoda zewnętrzna, bo to, że nasi oponenci polityczni zgadzają się z polityką Stanów Zjednoczonych na przykład dzisiaj, to nie znaczy, że się zgodzą z polskim rządem, który nie będzie im odpowiadał. I to jest problem. Że zgodzą się na taką politykę, jak przejmą władzę. No właśnie. Okej. Okay. Czy tutaj są... Tak, poproszę mikrofon. Można? Zaraz, damy ten. Paweł Kuglarz, jestem radcą prawnym i prowadzę kancelarię to z upadłościami, restrukturyzacjami, ale poza tym jestem też dyrektorem Szkoły Prawa Austriackiego. Chciałem zwrócić uwagę na, bo tutaj ten wątek Niemiec się niezwykle pojawiał. I kilka tylko aspektów. Mianowicie konkurencja dotycząca systemów prawnych. Kiedy po 90 roku doszło do odzyskania niepodległości przez dawną Europę Środkowo-Wschodnią, to był przedmiot sporu pomiędzy niemieckim a amerykańskim wpływem prawnym. I te wpływy się do dzisiaj równoważą. To, że Turcja przejęła niemiecki kodeks, Grecja przejęła niemiecki kodeks. Znaczy, wpływy są olbrzymie i myślę, że nie doceniamy tego, to bym się nie zgodził, że elity niemieckie nie działają. One cały czas pracują na tym, a obszar wpływu prawnego jest niezwykle istotny. Drugi aspekt, gdyby przeanalizować historię Wyszehradu, to moim zdaniem dochodzimy do wniosku, że są olbrzymie wpływy niemieckie w krajach wyszehradzkich i co do Ukrainy, wcale niekoniecznie musi być tak, że musi dojść do złamania Niemiec w Unii Europejskiej, bo Ukraina może być dokładnie odwrotnie.
może dojść do sojuszu Niemiec z niektórymi, z częścią elit ukraińskich i to będzie ta płaszczyzna porozumienia i w związku z tym, moim zdaniem, to jest istotne. I jeszcze druga kwestia, o czym powiedział pan doktor Oszeł. To jest spór pomiędzy konserwatyzmem i liberalizmem. Moim zdaniem my powinniśmy szukać w Stanach Zjednoczonych i w Europie sojuszników, bo największe zagrożenie, poza tym zagrożeniem dotyczącym bezpieczeństwa, to jest zagrożenie ideowe i w związku z tym racjonalnym jest nie obrażanie się, tylko szukanie sojuszników. I jeśli dzisiaj spojrzymy na to, co się dzieje w Kościele katolickim, to tak naprawdę w dużym stopniu z jednej strony droga synodalna Kościoła niemieckiego jest zagrożeniem i prowadzeniem do schizmy, a z drugiej strony kardynał Miller, arcybiskup Genswein i te środowiska są nadzieją, one współpracują razem z kardynałem Sarachem dla odrodzenia rzeczywiście Kościoła katolickiego. W związku z tym myślę, że to jest taka jest moja teza, potem jak pan będzie mógł się do tego ustosunkować, że potrzebujemy sojuszników i tych sojuszników możemy znaleźć wszędzie, także w Niemczech. W związku z tym potrzebna jest analiza. To nie jest tak, że wszystkie elity są przeciwne. Mają jedną pogląd. Jest bardzo różny pogląd. I jeszcze jedna tylko taka uwaga. Myślę, że prawdą jest ta teza, że polityka kanclerza Scholza w gruncie rzeczy prowadzi do redukcji znaczenia Niemiec i paradoksalnie można powiedzieć tak, że im gorsza jest polityka niemiecka obiektywnie, tym w jakim sensie otwiera pewną nową perspektywę. Ale warto rozważać to, czy nie można tam znaleźć sojuszników, a przede wszystkim mieć analizę, czy są tacy sojusznicy. Dziękuję. Najpierw mówimy o tym, że Amerykanie wiodą prym w Europie, rozdają karty. Potem mówimy o tym, że Niemcy walczą z Francją o jak największe wpływy i przewodzenie Unii Europejskiej. A na koniec mówimy o tym, że w przyszłości, kiedy wojna na Ukrainie się skończy, Polska ma odpowiadać za odbudowę Ukrainy. I teraz takie pytanie i refleksja. Czy nie myślimy bardzo życzeniowo, kiedy uważamy, że będziemy wiedli prym w odbudowie Ukrainy? Dziękuję. Czy są jeszcze głosy? Dwa pytanka szybkie. Jedno, czy nie boją się państwo, że zadziała w tej sytuacji politycznej zasada di Lampedusy, że wszystko wiele musi się zmienić, żeby wszystko zostało tak, jak było? To po pierwsze, a po drugie, jaką bym państwo przedstawili alternatywę w przypadku, kiedy Stany Zjednoczone wyjdą z Europy, bo na przykład skupią się na Azji, Afryce albo Ameryce Łacińskiej? Dziękuję. Czy już wszystkie głosy, czy jeszcze? Jeżeli wszystkie, to poproszę mikrofon i Markowi. Mamy dużo bardzo pytań. W związku z tym ja mam nadzieję, że nie ominąłem wszystkich, nie ominąłem niektórych. Proszę wybaczyć, jeśli tak się stało. Postaram się na wszystko odpowiedzieć. Kwestia rozpadu Unii. Zacznijmy od tej. Otóż ja uważam, że Unia Europejska się nie rozpadnie, dlatego że Unia Europejska dzisiaj jest narzędziem dominacji niemiecko-francuskiej. Francuzi notabene, to zresztą wynika dość wyraźnie, bo mówił o tym wielokrotnie prezydent Macron, budują sieć swoich wpływów również na poziomie lokalnym, komunikując się z rządami landów niemieckich. Czyli też to trochę jest odpowiedź na pytanie o szukanie sojuszników. Znaczy, my traktujemy intuicyjnie Niemcy jako pewien monolit, co wydaje mi się nieuprawnione i generalnie rzecz biorąc, to jest zresztą mój zarzut do całości polskiej polityki, jesteśmy mało aktywni. I koncepcyjnie, i wykonawczo, i nie budujemy narzędzi. I tu, że tak powiem, jest to chyba pewien rys kulturowy, bo żadna z partii parlamentarnych, zarówno koalicji rządzącej, jak i opozycyjnych, nie wykorzystuje swojego funduszu eksperckiego, a wiem skądinąd, że europosłowie też nie wykorzystują funduszu, którzy otrzymują z kancelarii Europarlamentu, tylko część tych środków oddają. Zwrócili 90%. No właśnie. W związku z tym tu jest pewna kwestia braku aktywności, braku koncepcji, braku inicjatywności. Odnoszę to też do Unii Europejskiej. Mianowicie niewykluczone, że Unia Europejska się rozpadnie, jeżeli powstanie na poziomie wizji, koncepcji i organizacji struktura, która będzie dążyła w sposób i będzie miała widoki na urzeczywistnienie skutecznej zmiany układu sił wewnątrz Unii. Wówczas część tak zwanej starej Unii może uznać, że w ich interesie leży gra na
na podział. Jeżeli czegoś takiego nie będzie, albo jeżeli uda się zbudować właśnie te, nazwijmy to, poziome koalicje, które będą nas asekurowały wobec takiej ewentualności, to w moim odczuciu Unia Europejska się nie rozpadnie. Zresztą moim zdaniem my nie powinniśmy w gruncie rzeczy grać na rozpad Unii Europejskiej, tylko powinniśmy grać na wykorzystanie Unii Europejskiej jako narzędzia naszych interesów. To jest oczywiście niezwykle trudne w świetle dotychczasowych osiągnięć i doświadczeń, natomiast tak bym sugerował taki kierunek. Mam jeszcze 10 pytań. Ja rozumiem. Rozpad Rosji. Otóż ja uważam, że póki co nie ma w Rosji tendencji, które by przemawiały za rozpadem Federacji Rosyjskiej, co nie wyklucza odpadania po jakichś tam okrain, jak to Rosjanie mówią, ale to są z punktu widzenia potęgi rosyjskiej czynniki bez znaczenia. Czyli odejście Północnego Kaukazu, odejście Buriacji, Tuwy, Sacha, nawet i odejście relatywnie zamożnego Tatarstanu nie zmniejsza na tyle pozycji Federacji Rosyjskiej. Sami Rosjanie mówią dość uważnie, że Rosja przestanie być imperium nawet nie wtedy, kiedy straci Ukrainę, ale wtedy, kiedy straci Syberię. I to jest z punktu widzenia jakby kluczowe. Tego rodzaju procesy moim zdaniem mogą zostać uruchomione, ale tu zgadzam się z tym, co pan mówił, a mianowicie raczej te czynniki destabilizacyjne czy czynniki destrukcyjne będą miały charakter wybijania się lokalnych elit pieniądza, władzy i wpływu na samodzielność. Jeżeli centrum władzy osłabnie, jeżeli centrum władzy nie będzie z jednej strony w stanie dystrybuować zasobów, z drugiej strony nie będzie dysponować narzędziami presji gospodarczej albo będzie, przepraszam, fizycznej, albo będzie dysponować w sposób ograniczony, to będzie obiektywnie rzecz biorąc wzmacniało czynniki odśrodkowe, ale oczywiście muszą się pojawić gracze, którzy na taki scenariusz będą grać, bo to, że będą obiektywne elementy, które mogą zainicjować taki skutek, nie znaczy, że coś takiego się stanie. Imperium Osmańskie przez cały XIX wiek było zmurszałym państwem, nawet mimo podjęcia przez Abdulhamida prób reformy, a jednak pewna równowaga rywalizacyjna między państwami, które były zainteresowane tym, żeby upadek Imperium Osmańskiego nie doprowadził do nadmiernego wzmocnienia rywala, spowodowało, że to imperium przetrwało dopiero po II wojnie światowej, jakby te mechanizmy zupełnie inaczej się zaczęły kształtować. Jak pozwolić na jedno wtrącenie a propos tej Rosji. Panie Rafale, Tatarstan to jest 40 tysięcy kilometrów kwadratowych, 4 miliony ludności. Jakucja bardziej boi się Chin niż Rosji, dlatego trwa przy Rosji. Natomiast w uzupełnieniu tego, co mówił Marek Budzisz, ja powiem, że jeżeli w ogóle mamy myśleć o jakiejś demokratycznej, czy przynajmniej częściowo demokratycznej ewolucji Rosji w dalekiej przyszłości, to ona się musi zacząć przynajmniej dzielić właśnie w tych elitach. Ja spotkałem się z Andrejem Sacharowem 2 tygodnie przed jego śmiercią. I naiwnie, jako młody wtedy człowiek, zadałem mu pytanie o demokrację w Rosji. I on mi wtedy odpowiedział, że jedyną szansą na demokrację w Rosji jest zdać Zjednoczone Sztaty Rosji. Doprecyzował potem, że chodzi właśnie o bardzo wyraźną regionalizację, więc jeżeli pójdzie tym tropem, to być może jest to właśnie dobra droga. Tyle. Ale pamiętajmy, że te Zjednoczone i nowoczesne Stany Zjednoczone Ameryki, to one zostały zbudowane po wojnie domowej. W związku z tym niewykluczone, że i tam ten... Ale z Meksykiem już prowadzili wojnę. No tak. Myślę, że tam moglibyśmy zacząć nowy obszar dyskusji. Teraz kwestia tego, co pan był uprzejmy nazwać Imperium Polskim. I pewnej zgodności. Imperium Rzeczypospolitej. Tak, przepraszam. Imperium Rzeczypospolitej. Rzeczywiście my intuicyjnie mówimy polskie, a to tak wcale nie było historycznie.
W gruncie rzeczy to też jest kwestia zgodności polskiego interesu i interesu ukraińskiego. U nas się przywykło w debacie publicznej, moim zdaniem, myśleć, że my jesteśmy przede wszystkim czy zainteresowani zwycięstwem Ukrainy w tej wojnie. I rzeczywiście tak w sporej części jest, ale nie dlatego, że uważamy, iż nastąpi koniec historii, jak to był Artur Zawisza uprzejmy zauważyć po tym, jak ta wojna zostanie wygrana, ale dlatego, że uważamy, że to jest pewnego rodzaju narzędzie do uzyskania czegoś, co leży w naszym interesie, a co nie musi się pokrywać z interesem ukraińskim, tak powiem przewrotnie. Mianowicie w naszym interesie, ja uważam, leży zbudowanie stabilnego systemu bezpieczeństwa w Europie Środkowej, od państw skandynawskich na północy do państw bałkańskich na południu, z Polską jako centralnym... Polską jako co do Turcji nie chcę otwierać tego zagadnienia, przynajmniej na razie. A do tego rodzaju efektu, i ten system powinien również obejmować Ukrainę i docelowo Białoruś, Mołdawia, to jest sprawa jasna. Co do Gruzji nie mam takiej pewności, zważywszy na zmiany wewnętrzne, które tam są dość zaawansowane i symboliczne, bo Gruzja na przykład, nie wiem czy Państwo wiecie, odmówiła oddania Ukrainie systemów BUK, które Ukraina wypożyczyła Gruzji w 2008 roku, co pokazuje na pewien kierunek polityczny rządu Iwaniszwilego w gruncie rzeczy. Ale wracając do tej zbieżności interesów. Otóż ja uważam, że w interesie polskim, jeżeli jest zbudowanie takiego systemu, to jest również relatywnie szybkie zakończenie wojny na Ukrainie. Ale nie zakończenie wojny za cenę ustępstw, choć nie można ich wykluczyć, ale za cenę właśnie uzyskania stabilnego systemu bezpieczeństwa, czyli za cenę zgody przede wszystkim Stanów Zjednoczonych na udzielenie gwarancji bezpieczeństwa w okresie przejściowym. Bo to, że my mówimy, że Ukraina wejdzie do NATO i być może Białoruś, to jednak jest dość oddalona perspektywa. Natomiast to, o czym dzisiaj jest mowa i na rzecz czego powinniśmy pracować, to jest zbudowanie systemu gwarancji bezpieczeństwa. Ten system gwarancji bezpieczeństwa opiera się w gruncie rzeczy na tego rodzaju porozumieniach, jakie już Ameryka zawarła ze Szwecją, z Finlandią, bo przecież mamy do czynienia z tego rodzaju systemem. I ja uważam, że zakończenie wojny, że wojna się na Ukrainie nie zakończy, jeżeli tego rodzaju system nie zostanie zbudowany. To znaczy sami Ukraińcy nie będą zainteresowani zakończeniem wojny, bo nie będą stali wtedy wokół dylematu coś za coś. To znaczy uzyskujemy stabilny system gwarantujący nam, że w przyszłości Rosjanie nie rozpoczną kolejnej wojny, jak się wzmocnią, albo nie tyle gwarantujący, bo gwarancji żelaznych nigdy nie ma, ale uprawdopodabniający tego rodzaju scenariusz. Jeżeli tego nie ma, to Ukraina będzie walczyła do końca, ponieważ tylko w ten sposób jakby przeciąga tą strategiczną, ten moment strategiczny, gdzie jej potencjał związany też z polityką sojuszników jest większy. Zamrożenie konfliktu na Ukrainie, jeżeli nie towarzyszy temu wizja stabilnego systemu bezpieczeństwa, nie leży w interesie ukraińskich elit i dlatego Zełenski i inni mówią, że nie ma mowy o jakichś ustępstwach terytorialnych. Tylko to nie jest tożsame z naszym interesem, bo z naszego punktu widzenia kwestia ewentualnych ustępstw terytorialnych Ukrainy, to jest pytanie oczywiście o skalę i o koszt tego również ze strategicznego punktu widzenia, nie jest tym samym, co ryzykowanie nowego systemu bezpieczeństwa. Nie wiem, czy jestem dobrze rozumiany. To znaczy, gdyby realnym była wizja amerykańskich i europejskich, natowskich, polskich gwarancji w okresie przejściowym przed wejściem Ukrainy do NATO, co by stabilizowało sytuację w zakresie bezpieczeństwa, to należałoby wtedy rozważyć przyspieszone zakończenie wojny, nawet za cenę ewentualnych ustępstw terytorialnych. Tu jest pewnego rodzaju, moim zdaniem, zasadnicza różnica, tym bardziej, że ja nie do końca wierzę, iż mamy do czynienia z ostatnią wojną. To znaczy,
Niewykluczone, że to jest w ramach tego, o czym chyba Marian mówił, tej wojny 30-letniej, dopiero pierwsza faza konfliktu. W związku z tym system kooperacji wojskowej, tak już nazywajmy rzeczy po imieniu, czy sojuszu wojskowego między Polską a Ukrainą, powinien być jądrem tego systemu bezpieczeństwa. I do tego jest potrzebna odwaga. Odwaga działania, odwaga planowania, odwaga myślenia, odwaga podejmowania decyzji również, a może przede wszystkim po naszej stronie. Dlatego, że mechanika sojusznicza, tak jak ja ją odczytuję, sprowadza się do tego, że nie ma trwałej, ukształtowanej i niezmiennej pozycji na przykład amerykańskiej wobec spraw Europy Środkowej. Ta polityka jest polityką labilną i doświadczenia ostatniego roku pokazały, że jest polityką zmienną, ewoluującą, biorącą pod uwagę różne zmienne i zmieniającą się sytuację. A w związku z tym jest też polityką wychyloną w stronę państw postrzeganych w Ameryce jako sojusznicy. Czyli paradoksalnie daje nam to pewne możliwości działania, pewne możliwości wpływu, pewne możliwości gry, ale wymaga to odwagi i wymaga też trudnych decyzji. Tych trudnych decyzji, o czym już mówiłem, nie podejmie się bez pewnej mobilizacji społecznej. I tu polemizuję z takim anonimowym głosem, który był mi relacjonowany, jednego z doradców rządowych, który powiedział, że w gruncie rzeczy publiczne stawianie takich tez, tak jak ja je stawiam, jest szkodliwe, bo trzeba robić tę politykę, ale nie mówić o tym publicznie. Robi się. Ja uważam, że się bardzo, bardzo dużo zrobiło, ale uważam, że to jest błędne rozumienie polityki, bo ta polityka zderzy się z niezrozumieniem, niechęcią i być może zakwestionowaniem przez wyborców. W systemie demokratycznym tego rodzaju polityki moim zdaniem długo nie można uprawiać, zwłaszcza jeżeli to jest kosztowne, a niestety z tym mamy do czynienia. I przepraszam, może jeśli pominąłem kogoś, ale jeszcze chciałem słowo powiedzieć Markowi. Znaczy, ja mam pełną świadomość tych ryzyk, o którym ty mówisz, nawet o których ty mówisz. Nawet ja uważam, że elita, może nie tyle polityczna, bo tam też się to zmienia, ale elita kulturowa na Ukrainie jest paradoksalnie skrajnie antykonserwatywna. Znaczy, nacjonalizm nie jest konserwatywny, jakby na to nie patrzeć historycznie. W związku z tym, nawet nie biorąc pod uwagę tego faktu, że tam te zmiany następują bardzo szybko, co zresztą jest widoczne w szeregu kolejnych badań opinii publicznej, w tym sensie opisywanie stanu świadomości elit ukraińskich z roku 2020 czy 2021 jest już dzisiaj do pewnego stopnia niekonkluzywne, to ja oczywiście uważam, że to jest poważne zagrożenie. Tylko że tu ja w tym obszarze jestem pesymistą. To znaczy my nie jesteśmy w stanie, poza jakby faktyczną pewną bliskością kulturową, która jest przecież faktem i to też jest potwierdzane przez cały szereg badań, nie jesteśmy w stanie narzucić pewnego modelu kulturowego, który byłby akceptowany przez te dążące do modernizacji społeczeństwo ukraińskie. Dlatego, że oni, tak jak ja odczytuję te nastroje, oni postrzegają to dążenie do europejskości przez inny model modernizacyjny, czyli do dobrobytu przez politykę wtopienia się w pewną normę europejską. Moim zdaniem jedyne możliwe, chociaż niełatwa, jedyna możliwa, chociaż niełatwa droga, to jest droga izraelska. Używam tu pewnego przykładu. Znaczy droga militaryzacji w obliczu niebezpieczeństwa, militaryzacji myślenia społecznego i postawienia na czynnik, który obiektywnie jednoczy Polskę i Ukrainę, czyli czynnik współpracy wojskowej, który też jest odpowiedzią na realnie rysujące się zagrożenie. I tak jak pewien stan świadomości społecznej w Izraelu zmienił się w ciągu 30 lat ostatnich, bardzo, to zresztą każdy, kto był, widzi, bo mamy tam dzisiaj do czynienia w gruncie rzeczy ze świeckim społeczeństwem nacjonalistycznym. Rodzinami, co jest bardzo charakterystyczne. To przede wszystkim Heredi, tak, ale generalnie to jest nowa tożsamość zbudowana w oparciu
o mitologię siły państwa i unikalności państwa Izrael i mitologię wygranych wojen. To, że na Ukrainie odwołują się do takich wzorców, to jest jakby świadomość faktu, że i oni będą przez najbliższe dziesięciolecia musieli utrzymywać zmilitaryzowany system społeczny kosztem poziomu życia, no bo nie, Izrael jest państwem bogatym, ale poziom życia w Izraelu, wydaje mi się, tak jak ja to obserwowałem, jest niższy niżli w Polsce, mimo PKB na głowę wyższego. To wynika z faktu jakby znaczących nakładów na bezpieczeństwo. I to jest droga z Ukrainy. W moim odczuciu my być może będziemy w stanie podążyć tą samą drogą w obliczu niebezpieczeństwa, w obliczu ryzyka i w obliczu szansy zbudowania realnego potencjału wojskowego, który będzie równoważył potencjał rosyjski. A to z kolei asekuruje nas na ewentualność tego, o czym też się mówi, czyli pewnego zwrotu geostrategicznego wymuszonego na przykład przez Chiny, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone. Polska armia, armia ukraińska, armie państw regionu, oczywiście mówię pewnymi skrótami myślowymi, bo nie zbuduje się, to jest mitologia, to tu jestem krytycznie nastawiony do polityki obecnego rządu, nie zbuduje się armii o tych rozmiarów, nie dążąc jednocześnie do głębokiej zmiany mentalnościowo-kulturowej i wychowawczej. To nie jest kwestia moim zdaniem techniczna. Ja uważam, że to jest jedyna racjonalna droga. Być może istnieją inne, ale ja jej w gruncie rzeczy nie dostrzegam. I ostatnie słowo na temat obwodu kaliningradzkiego. To znaczy, jeżeli prawidłowo wykorzystamy wejście Finlandii przede wszystkim, ale również i Szwecji do NATO, jeżeli uda nam się współkształtować system bezpieczeństwa Europy Środkowej, wypychając Rosję na wschód, to zagrożenie obwodu kaliningradzkiego spadnie do zera, bo to obwód kaliningradzki z wojskowego punktu widzenia stanie się ciężarem dla Rosji, co oznacza, że ten wielki garnizor, który tam dzisiaj się znajduje, nie będzie sensu go utrzymywać, a dobra współpraca na linii północ-południe, a nie powstanie system bezpieczeństwa bez integracji komunikacyjnej na linii północ-południe. To nie miejmy co do tego złudzeń. To dlatego między innymi Niemcy byli zainteresowani komunikacją wschód-zachód, a nie północ-południe. Nie tylko dlatego, że to obsługiwało ich interesy, ale dlatego, że to wykluczało alternatywne układy sił w tej części Europy. W związku z... Zgoda, ale jakby gdzie indziej znajdowało się centrum. Więc jeżeli ten blok geostrategiczny gwarantujący bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej powstanie, to musi on powstać, to nie powstanie on, jeżeli nie będzie skomunikowanego północy z południem. No to jest absolutny elementarz. To będzie jeden z tych impulsów rozwojowych, o których pan wspominał, tak samo. Nie zastępujących, uzupełniających. Tak samo jak proces odbudowy Ukrainy, który będzie procesem niełatwym, nieprostym i z pewnością długotrwałym. Ale na tym procesie Polska też ma szansę skorzystać, ale znowu nie tak jak potocznie się to widzi, że będziemy jakimś monopolistą na Ukrainie, bo nie będziemy, bo to jest absurdalne. Ale możemy, wykorzystując już uzyskaną pozycję polityczną, wykorzystując pewną bliskość kulturową, być pewnego rodzaju, powiedziałbym, przewodnikiem zachodniego kapitału w relacjach z Ukrainy. No można, możemy zbudować efekt mnożnikowy i w ten sposób uzyskać efekt synergii, a nie przez wykluczenie kogokolwiek, ale przez zagospodarowanie tych atutów, które mamy. A te atuty to jest znaczenie geostrategiczne, bliskość kulturowa i już uzyskane pewnego rodzaju lewary polityczne, które trzeba pogłębiać, bo ta umowa o współpracy polsko-ukraińskiej przecież powinna to
precyzyjnie regulować. Tym bardziej, że Ukraińcy są tym też zainteresowani, ale nie z powodów altruistycznych, tylko z powodów tego, że to Polska stanowi dla nich głębię geostrategiczną. Jeśli oni chcą myśleć o przygotowaniu się do jakiejś ewentualnej wojny z Rosją w przyszłości, a nie wykluczają tego, to po pierwsze muszą mieć dobrą współpracę z Polską, bo bez Polski nie ma szans na zbudowanie systemu obrony Ukrainy. Po drugie, to w Polsce muszą znajdować się podstawowe centra związane z ich zaopatrzeniem, szkoleniem, produkcją na potrzeby wojny i tak dalej, i tak dalej. No to są zupełnie elementarne sprawy, nie ma sensu o tym dużo mówić. I to są te spoiwa, które potencjalnie łączą interes polski i ukraiński, a nie jakaś rodem, nie wiem, z powieści dla kucharek przed wojną, wizja polityki, kochajmy się, i wizja wspólnoty, miłości, bo na tym polityka nie jest zbudowana. Ja do czegoś takiego nie nawołuję, mimo że przez rozmaitego rodzaju polemistów jestem określany mianem ukrainofila, do czego się nie poczuwam. Jedyna filia, do której się poczuwam, to jest skłonność do polskości, naszego interesu, tak jak ja go rozumiem. Dziękuję bardzo. Można jeszcze pytanie jedno? Jeszcze koledzy. Nie, no to tutaj... Ja myślę, że właściwie pytania były głównie do autora książki, odpowiedzi też. Ja muszę powiedzieć, że ja też podzielam wiele tych obaw, o których szczególnie Marek Jurek mówił na temat przyszłości Ukrainy. Ja się boję jeszcze jednej rzeczy, mianowicie, że w momencie, gdy Ukraina znajdzie się w sytuacji, w której Stany Zjednoczone, czy szerzej sojusznicy zachodni skłonią Ukrainę do jakiejś wersji pokoju, która nie będzie zachwycała społeczeństwa ukraińskiego, to będziemy mieli na wschodzie sąsiada ogarniętego czymś, co literatura opisała jako centrum weimarski. To może być groźne. To jest realne zagrożenie, bo jeszcze mamy do czynienia z trudno adaptowalną do warunków życia cywilnego olbrzymią rzeszą weteranów, tak? No to przed wojną weteranów na Ukrainie było już 400 tysięcy w świetle tamtejszego prawa, dzisiaj pod bronią jest około miliona, w związku z tym, ale to jest argument, moim zdaniem, na rzecz aktywności Polski. Absolutnie tak. Dlatego, że zdestabilizowana, rozczarowana, bez perspektyw rozwojowych Ukraina, no to jest państwo, które będzie siłą rzeczy, z racji położenia, no przenosiło te czynniki ryzyka również na Polskę. Tak? Więc to niestety w moim odczuciu i moim zdaniem powoduje, że my tu wyboru nie mamy. To jest jakby paradoks tej sytuacji. Ja mam, za dużo mówię, ale jeszcze tylko słowo. Ja mam często takie przekonanie, że u nas na poziomie potocznym kreuje się taką alternatywę albo powrót do czasów sprzed wojny, do tego znanego nam i mentalnie, i konceptualnie kontrolowanego świata, albo rzucenie się na jakieś ryzykowne, awanturnicze przedsięwzięcia, takie jak chociażby te, o których ja piszę. I w moim odczuciu to jest alternatywa głęboko chybiona, dlatego że nie ma takiego pola wyboru. To znaczy, moim zdaniem, mamy pole wyboru polegające na wykorzystaniu pewnych szans i minimalizowaniu pewnych ryzyk i odniesieniu per saldo sukcesu mniejszego lub większego, to w gruncie rzeczy zależy sporej części od nas, albo nie podjęciu tego ryzyka, a to oznacza, że naszą przyszłość będą zagospodarowali inni. Możemy opisywać, jacy inni, ale już nie my, albo my w mniejszym stopniu. Tylko różnica między czasami sprzed 24 lutego ubiegłego roku, a czasami obecnymi, jest taka, że ryzyka są znacznie większe. Świat jest znacznie bardziej zdestabilizowany. W związku z tym, tak jak w poprzedniej epoce, dla niektórych atrakcyjną opcją była opcja państwa peryferyjnego w gruncie rzeczy w układzie europejskim, ale dość dobrze, w skali też i globalnej, w skali światowej, dość dobrze żyjącego. O tyle dzisiaj ta alternatywa już się kończy, bo trzeba będzie dokonywać bardziej bolesnych wyborów i to widać na wielu różnych
polach, na wielu różnych płaszczyznach. No, moglibyśmy zacząć mówić o polityce klimatycznej, o polityce dekuplingu i tak dalej, ale bolesne decyzje czekają nas. To nie jest jedyny obszar i czekają nas również jako pewna wspólnota Europy i świata zachodniego. Absolutnie tak. No, właśnie trudno coś dodać. Jeszcze jeden drobniutynki komentarz do bardzo podobającego mi się sformułowania o Wielkiej Rzeczypospolitej. Otóż, jak mówię, ja chciałem przypomnieć, że ta Rzeczpospolita nawet w okresie Złotego Wieku była państwem peryferyjnym, bo była państwem uzależnionym od właściwie całkowicie finansowo od bankierów z Amsterdamu, była uzależniona od brytyjskiego rynku drewna i tak dalej, i tak dalej. Myśmy wtedy zrobili to, co w tej chwili w jakimś sensie próbowała robić cała Europa, czyli funkcjonować w takim spokojnym ciepełku, no, nie przedłużając jakby tej myśli, bez refleksji, bez wysiłku, bez konkurencji, bez wizji. Myślę, że podstawową rzeczą i podstawową wartością tej książki jest to, że ona zmusza do myślenia, zmusza do debaty politycznej, zmusza do postawienia sobie kluczowych pytań. I właśnie wyjścia z takiego poruszania się w mniej lub bardziej zawodnych analogiach historycznych. Chyba tyle. Ja dwie uwagi. Jedna dotyczy samej Rosji. Otóż zasadnicze problemy Rosji, z którymi mamy do czynienia, to są problemy rekrutacyjne. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj w wieku rekrutacyjny wkraczają najmniej liczne roczniki, jakie się urodziły w Rosji. Natomiast po roku 2008, kiedy wprowadzono politykę demograficzną w Rosji, tam nastąpił wzrost urodzeń o 300-400 tysięcy. W związku z tym należy się spodziewać, że pod koniec tej dekady wiek rekrutacyjny w Rosji wkroczą znacznie liczniejsze roczniki, które będą, że tak powiem, tym ewentualnym zapleczem dla armii rosyjskiej. Z tego trzeba sobie zdawać sprawę, że konflikt z Rosją, oprócz tego, że Rosja może ma różne zasoby, które może spowodować, że odbudowanie jej strat, tych strat, które ponosi w tej chwili w wojnie, pod koniec tej dekady może być w znacznie lepszej sytuacji, jeżeli chodzi o prowadzenie wojny, bo będzie miała większe zasoby rekrutacyjne do armii. I druga. To nie będą Rosjanie. Nie, znaczy, że tak powiem, Rosjanie. Oczywiście trzeba mieć świadomość tego faktu, że przyrost naturalny wśród mniejszości jest dużo większy, ale mniejszości jest 20% po prostu. Mniej więcej tak to wygląda. W związku z tym ten przyrost demograficzny. Nie, ale ten przyrost demograficzny obejmuje również Rosjan. Ale dzisiaj w armii rosyjskiej, która walczy na Ukrainie, biorą udział Tuwimcy, Czeczeni, Jakuci, Buriaci i tak dalej. I oni walczą, że tak powiem, w interesie Rosji. Więc oni mogą walczyć pod koniec tej dekady. I druga rzecz, która tutaj jak gdyby się nie pojawiła, ale która musi być w ramach tej całej polskiej koncepcji, to jest to, że tak na dobrą sprawę w ostatnich latach nie zmieniono polityki gospodarczej w tym sensie, że nadal mamy do czynienia z tak zwanym rozwojem zależnym. Czyli w gruncie rzeczy jest kwestia, że ta polityka, którą chcemy prowadzić w zakresie bezpieczeństwa, która zapewni, czy będzie prowadziła do stworzenia takiego systemu europejskiego, który da nam gwarancję bezpieczeństwa, ona musi być uzupełniona o politykę gospodarczą, w zakresie której będziemy prowadzili politykę, która będzie konfliktowa z Niemcami, bo Niemcy nie chcą, żebyśmy wyszli z tej Mitteleuropy jako bezpośredniego zaplecza taniej siły roboczej, a to się wiąże także ze zmianą nakładów na naukę czy na jakieś nowoczesne technologie. Dzięki. Dziękuję. Jeżeli ktoś jeszcze chciałby zadać pytania, tylko można w tej prywatnej części już 2,5 godziny wystarczy.
Ja Państwu bardzo dziękuję i bardzo dziękuję Markowi, ponieważ dużo czasu minęło, to już sam puentować nie będę, poza tym, żeby książkę kupować i czytać. Dziękuję.